Proszę Państwa, debata będzie poświęcona metodzie w filozofii, zatytułowana Co wolno filozofowi? Wszyscy oczekujemy gorących tematów, bo podejrzewam, że obydwaj uczestnicy znacząco wyjdą poza tematykę samej metody filozofii. Ale na początku dr Artur Szutta chciałby Państwu przedstawić projekt, tak, czy pierwszy numer nowego czasopisma filozoficznego, które służy popularyzacji filozofii. Mam prośbę do kogoś, kto wie, jak przełączyć ten monitor na rzutnik, bo tutaj jest klawiatura bez podpowiedzi. Przebieg. Na samym początku uczestnicy w ciągu 15 minut każdy przedstawią swoje tezy. Następnie zacznie dr Rogoziecki tę prezentację, druga prezentacja będzie doktora Szutty. Następnie w dwóch seriach po 5 minut każdy będzie czas na odpowiedzi i ataki, podejrzewam. Proszę Państwa, w momencie, kiedy już obydwaj panowie wymienią się argumentami, będzie czas na to, żeby Państwo również zadawali pytania. Tak? Czyli będzie najpierw prezentacja obydwu stanowisk, następnie wymiana argumentów pomiędzy nimi, a wtedy czas dla Państwa na zadawanie pytań. Proszę Państwa, trochę słabo widać, nie wiem, to nie takie kolory są, jak się mogło wydawać, może jakieś połączenie jest. No nic, musicie sobie wyobrazić, że... Załóżmy. Nie wiemy, jak na tej sali wygląda praca tego komputera i rzutnika, bo to nie jest aula filozofii. Być może tak mają na stałe. Więc chciałbym powiedzieć, że już mamy gotowy pierwszy numer popularno-filozoficznego czasopisma Filozofuj. Mógłbym wam powiedzieć, jakie to są kolory. To jest raczej pomarańcz, a nie róż. Jest to czasopismo przeznaczone przede wszystkim dla ludzi, którzy albo są jeszcze licealistami, albo studiują, ale nie kierunek filozoficzny, czyli dla niezawodowych filozofów. W związku z tym staramy się, aby było ono w miarę przystępnym językiem napisane. Pokrótce tylko powiem, co jest w pierwszym numerze. Pierwszy numer jest poświęcony w ogóle pytaniu, co to jest filozofia. I mamy tutaj takie teksty jak Thomasa Wartenberga, znanego filozofa filmu, który bardzo pięknym, przystępnym językiem pisze, czym jest filozofia,
kolejny artykuł Jacobsa, Jonathana Jacobsa, który jest może trochę bardziej wymagający niż ten pierwszy, ale będzie satysfakcjonujący dla tych, którzy powiedzmy no, żądają więcej od filozofii. Trzeci tekst mojego autorstwa będzie próba pokazania, że filozofia jest tak atrakcyjna jak studiowanie filozofii, jak studiowanie na Hogwarcie. Dlaczego? Zachęcam do czytania. Następnie mamy tekst Jarosława Skórzyńskiego ze Szczecina Filozofia dla Ciebie, gdzie też pokazuje, jak filozofia uczy myślenia i można ją wykorzystać w życiu. Profesor Gałkowski zachęca do studiowania filozofii, opowiada, o czym filozofia jest, jak wyglądały jego wybory życiowe, kiedy dawno temu był jeszcze młodym człowiekiem i postanowił studiować filozofię. W ostatnich słowach mówi, że nie żałuje, spróbował i ma tak do dziś, jest z tego bardzo zadowolony. Dalej mamy jeszcze jeden tekst Agnieszki Lekiej-Kowalik, to jest tekst, który pokazuje, co filozof może powiedzieć naukowcom, szczególnie w kwestiach etycznych. Czy naukowcy to w ogóle nie muszą słuchać filozofa, czy uprawianie nauki jest wolne na przykład od wartościowania, a o wartościach no, filozof ma coś do powiedzenia. Jest też bardzo wciągający, zaznaczam, wciągający kurs etyki autorstwa Rafała Urbaniaka. To jest część pierwsza, będzie chciał cały cykl zaproponować, więc jeśli ktoś na słowo logika dostaje gęsiej skórki, to nie z ekscytacji, tylko ze strachu, chyba że ekscytację rozumiemy jako strach również, to po przeczytaniu tego artykułu nabierzecie ochoty do studiowania logiki. Później mamy... Pracowałem na tym do drugiej, trzeciej nocy, a teraz nie pamiętam, co jest później. Później mamy wywiad z profesorem Gutowskim, który jest przewodniczącym KNF-u, Komitetu Nauk Filozoficznych przy PAN, w którym pokazuje, w tym wywiadzie twierdzi, że idee filozoficzne mogą mieć większe rażenie niż to, co widać na zdjęciu, które nie wiem, czy jesteście w stanie rozszyfrować, to jest wybuch bomby atomowej. I na sam koniec otwieramy cykl, który będzie zatytułowany Eksperymenty myślowe. W tym numerze będzie próba przedstawienia, wprowadzenia do eksperymentów myślowych plus dwa eksperymenty myślowe, które można wykorzystać na przykład na lekcji w szkole średniej i podyskutować. W tym przypadku będzie na temat, czy można być krytycznym za bardzo, tak bardzo, że będzie to ze szkodą dla poznania. No oczywiście na końcu informacje pewne interesujące, na przykład o konferencjach filozoficznych. I dla tych, którzy uważnie czytali całość, krzyżówka filozoficzna, w której wszystkie hasła, wszystkie pytania odwołują się do tekstów powyżej. Pochwalmy się, jak to ładnie wygląda, no ale niestety nie wiem, czy byłby efekt porządku taki, jakbym sobie życzył. Więc jest dosyć dużo ilustracji. Każda ilustracja w jakimś sensie odnosi się do tego, co jest w tekście. To trochę reklam było, więc pominiemy. Tu widzimy Hogwart. Nawet się pochwalę, rysunki są mojego autorstwa, więc niektóre rysunki, bo oczywiście korzystamy też ze zdjęć, głównie ze zdjęć. No, jakoś ścierpię, patrząc na to. Dobrze, że mój kolega Robert Kryński, który jest współredaktorem tego, nie widzi. Jest perfekcjonistą. Cała ta praca graficzna to jest jego praca. Często do czwartej nad ranem. Opuszczałem go na Skype'ie, a o drugiej mówię, ja już nie mogę. Tu mamy dwa eksperymenty myślowe i krzyżówka, do której rozwiązywania zachęcam. Na razie pokazuję coś, co nie jest jeszcze online, ale od poniedziałku przyszłym tygodniu, późnym wieczorem, wrzucimy już to na internet, natomiast od wtorku zaczniemy taką kampanię głównie przez internet, przez Facebook, przez Akademikon i przy pomocy wszystkich, którzy chcą, aby idea popularna filozoficznego czasopisma się rozprzestrzeniała, przy pomocy tych wszystkich osób ruszymy w Polskę i mam nadzieję, że dobijemy ten kraj. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do części głównej debaty. Zaraz wysłuchamy wystąpienia doktora Roberta Robozieckiego. Do góry i chwilę zaczekać.
góry? No, no nie wiem, po chwili. No dobrze. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem podziękować studentom za to, że mnie zaprosili. Oczywiście nie będę ukrywał, że nie bardzo wiem, dlaczego akurat mnie. Znaczy, chyba się domyślam, dlaczego mnie, zaraz o tym powiem. Bo widzę na sali, jakby to być osoby znacznie bardziej godne tego, by wypowiadać się na temat metod filozofii. Ale no dobrze, no dziękuję Państwu, żeście mnie zaprosili. Wydaje mi się, że wypowiem też, ma prawo się wypowiadać tutaj akurat w imieniu kadry całej. Życzylibyśmy sobie, żebyście czytali więcej książek, a mniej będą organizowali. To jest pierwsza sprawa. No ale wiecie, no, eventy też są potrzebne, bo jakby to powiedzieć, posługując się określeniem Teodora Adorno, trochę nam ocieplają tę podróż przez lodową pustynię abstrakcji, jaką jest filozofia. A jest to podróż często żmudna, powolna, tu się nie lata ani nie biega, tylko po prostu wlecze za sobą, żeby przemierzał rzeczy dostojnym krokiem w ogóle. No dobrze, proszę Państwa, jeśli chodzi o... proponuję przyjąć taki oto dość intuicyjny, a prosty podział nauk. Nauki dzielimy na nauki formalne, takie jak matematyka czy logika. Dalej, nauki formujące prawa, nomotetycznie, takie jak fizyka czy chemia. Dalej, nauki biograficzne, czyli takie, które będą posługiwały się opisem. A na koniec będą nauki hermeneutyczne, czyli takie, które posługują się interpretacją. Filozofia, powiem, moim zdaniem należy właśnie do tych ostatnich, do nauk interpretujących. Podobnie zresztą jak większość nauk humanistycznych, jak socjologia czy psychologia. Różnią się oczywiście wszystkie nauki przede wszystkim swoim przedmiotem. Tak? Przedmiotem filozofii od zarania dzieł był... No właśnie. Przedmiotem filozofii od zarania dzieł było wedle określeń Karla Jaspersa czy Martina Heideggera było arche. Tak? Filozofia była myśleniem archy, z którego to archy wyprowadzono cztery podstawowe wartości. Byt, dobro, prawdę oraz piękno. Tak? I to właśnie filozofię interesuje, jeśli chodzi. Filozofię interesuje, gdy rozważa ona rozmaite fenomeny. Może zajmować się na przykład przeżyciem religijnym i rozważać je właśnie pod kątem tychże czterech wartości. Może zajmować się kulturą i rozważać je właśnie pod kątem realizacji tychże wartości, realizacji czy sposobu bycia, tak? Dziełami sztuki, nauką. Zawsze interesują ją te cztery fundamentalne wartości. Czym różnią się poszczególne nurty filozoficzne, czy prądy, czy poglądy filozoficzne? Sposobem interpretowania, metoda. Dotyczy tego właśnie, w jaki sposób chcielibyśmy interpretować zjawiska. Metoda jest po prostu sposobem obchodzenia się właściwym dla danego sposobu myślenia z przedmiotem. No i tutaj, proszę Państwa, od razu zrobię pewną uwagę, bo dotyczącą tego, dlaczego studenci mnie zaprosili. Rozumiem, że zaprosili mnie tylko dlatego, że jestem oryginałem w tym względzie, ponieważ jestem anarchistą metodologicznym tutaj, tak? Twierdzę, że metod jest nieskończenie wiele. Wszystkie są równouprawnione, w zasadzie stosujemy w zależności od przedmiotu. Powiem tyle, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, drodzy studenci, czy jestem anarchistą metodologicznym, z tego powodu, że jako anarchista metodologiczny nie czuję potrzeby określania. Także, tak jak mówię, metod interpretowania jest prawdopodobnie nieskończona ilość. Są one równouprawnione, jeśli spojrzeć na nie z zewnątrz. Natomiast w obrębie danego paradygmatu myślenia filozoficznego możemy powiedzieć, że jedna interpretacja jest lepsza od drugiej. Na przykład możemy powiedzieć, że rozumienie egzystencji u Heideggera jest znacznie lepsze niż u Sartra. A tak, choć kompletnie odmiennie. Powstaje pytanie o status tychże nauk interpretacyjnych. Otóż ich status jest dość osobliwy. Bo z jednej strony ciągnie je w stronę nauki. Chciałyby być naukami, tak samo jak fizyka czy matematyka. Z drugiej zaś strony nie przez przypadek nazywa się ars.
blisko im jest do sztuki. Można powiedzieć, że różne, pewne interpretacje są zbliżone bardziej do metod naukowych, inne zaś bardziej przypominają artystyczne. Na przykład, gdy weźmiemy pogląd Lwa Szestowa, no to będzie to, możemy to potraktować jako sztukę raczej, tak? Inaczej natomiast, gdy spojrzymy na Rudolfa Carnava, ale też trzeba przyznać, że zupełnie różne fenomeny obaj myśliciele badali. Proszę Państwa, z tego statusu filozofii, osobliwego statusu filozofii wynika też kwestia prawdy filozofii. Czy możemy mówić o prawdzie w takim samym sensie filozofii? W takim samym sensie, jakim mówimy, używamy słowa prawda w odniesieniu do nauk przyrodniczych? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że nie, że raczej kiedy mówimy o prawdzie w filozofii, tak, to prawda twierdzeń filozoficznych jest raczej prawdą taką, jak w jakimś sensie, taką, jak używamy w odniesieniu do dzieł sztuki. Tak, dzieła sztuki są dla nas prawdziwe, ponieważ otwierają tam perspektywy interpretacyjne i pozwalają rozumieć rzeczywistość w pewien sposób. Tak? Dostarczają tylko, że tutaj specyfika myślenia filozoficznego będzie polegała na tym, że filozofia posługuje się pojęciami. Tak? I to będzie ją zasadniczo różniło od sztuki. Może te pojęcia określone co do mnie, to twierdzę, że metodą filozofowania jest konstrukcja oparta na pojęciach, konstrukcja z pojęć. Ale na przykład Teodor Adorno swoją dialektykę negatywną skomponował, tak? Komponował z pojęć. Choć w jednym z miejsc wyraźnie zabronił filozofii jakiejkolwiek pseudomorfozy ze sztuką, tak? Podkreślając, że jest ona właśnie, że posługuje się mediem pojęciowym. To następny. Kiedy powiemy, że dana interpretacja jest dobra? Wtedy, kiedy wiecie, potrafię sobie lepiej dawać radę w życiu. Kiedy, jak to ujęli pragmatyści, kiedy, proszę Państwa, znika sytuacja problemowa. Tak? Napotykając określone zdarzenia z życia, z doświadczenia, znajduje się w sytuacjach problemowych. Kiedy potrafię je rozwikłać, opanować te sytuacje problemowe, to wtedy jestem skłonny przyjąć taką interpretację. Proszę Państwa, kwestia tego, czego filozofom nie wolno, czy innymi słowy krytyki filozoficznej. Nie przeceniajmy. Krytyka filozoficzna służy przede wszystkim wyklarowaniu wewnętrznego systemu czy poglądu. Tak? Natomiast nie wiem, czy udałoby się wskazać pogląd taki, który został wyeliminowany w historii filozofii pod wpływem krytyki. Nawet sprzeczność traktujemy, powiedzmy sobie, z pewnym umiarem. Tak? Nie odrzucamy Kanta, zdając sobie sprawę z tego, że pojęcie rzeczy samej w sobie jest aporytyczne. Tak? Oczywiście staramy się to w rozmaitych interpretacjach rozwiązać, natomiast nie da się ukryć, że jeżeli przyjąć wiernie, tak jak mówił Kant, że pobudzenia naszych zmysłów pochodzą od rzeczy samych w sobie, no to konsekwencja jest prosta. Kant stosuje zasadę przyczynowości poza obszarem możliwego doświadczenia. Ale jak wiadomo, próbujemy to jakoś to przezwyciężyć, tęże aporię myśli Kanta. Czego nie wolno w filozofii? Poza tym, że nie wolno filozofom tego samego, czego nie wolno wszystkim innym, to znaczy łamać prawa. Tak, nie wolno, jak sądzę, nie wolno naruszać filozofii fundamentalnych, tychże fundamentalnych wartości, którymi się filozofia zajmuje. Prawdy, dobra i piękna. Nie wolno celowo kłamać filozofii, tak? Jakkolwiek to nie znaczy, że jesteśmy wolni od błędu, że filozofia jest wolna od błędu. Czegoż jeszcze nie wolno filozofom? Myślę, że poza tym nie ma innych zakazów filozofii, tak sądzę. Poza tym, że oczywiście jest jeszcze, wiecie, no, oczywiście cały czas stawiam sobie pytanie o filozofów zbrodniczych.
osada, o bataja, tak, o tych, którzy sięgnęli po jakąś najbardziej ciemną stronę ludzkiego istnienia. Wydaje się, że jest to uprawnione. W końcu coś nam uświadamiają przez to myślenie o zbrodni, tak? Ale no nie widzę jakichś poważnych zakazów w filozofii. Jest jedna wielka wada filozofii, którą filozofowie dość często popełniają. Z jednej strony można by to nazwać po prostu myśleniem życzeniowym, ale tak dobrze nie jest. Nazywamy to ideologią. Otóż wielkim błędem jest wnosić z tego, co jest, o tym, co być powinno. Ale jest jeszcze większy. Wnosić z tego, co wedle osobistego mniemania filozofa być powinno, o tym, co jest. To chyba wszystko, co mam tutaj do powiedzenia w kwestii metod i zakazów w filozofii. Tak? Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, zaraz będzie wystąpienie doktora Artura Szupty, któremu będzie towarzyszyła prezentacja. Człowiekiem nowoczesnym, używam sprzętów multimedialnych, najchętniej tych, które mam od urodzenia przy sobie, czyli swojej własnej ręki i głowy. Jak będzie przebiegała moja prezentacja? Tutaj widzicie, ja nie będę się oglądał, mam przed sobą kopię, więc ja będę mówił, gdzie jestem, w którym miejscu, za pomocą punktów, które gdzieś tam są. Koleżanka będzie obracała tym, tak żebyście zawsze widzieli litery. Pionie nie musieli przekręcać wszyscy głowy, wtedy ja się będę dziwnie czuł, stracę poczucie pionu i się przewrócę, tutaj będzie po moim wystąpieniu. Więc pytanie brzmi, co wolno filozofom? Ja pozwolę sobie najpierw je zinterpretować. Uważam, że można to pytanie przetłumaczyć tak. Jak powinno wyglądać rzetelne uprawianie filozofii? Czyli nie tyle, co wolno, tylko co powinni filozofowie. I domniemuję, że jak powiemy, co powinni, to też czego nie powinni, czy ewentualnie czego im nie wolno. Oczywiście w podtytule spada słowa metoda, więc to pytanie, co powinni, jak powinni uprawiać filozofię, filozofowie, dotyczy metody. Jaką metodą lub jakimi metodami uprawiać filozofię? Teraz, aby odpowiedzieć na to pytanie, tak żeby was przekonać do jakiejś metody, będę musiał kilka słów poświęcić pytaniu, czym jest filozofia, jaki jest jej cel. I w ten sposób przechodzimy do punktu po waszej prawej ręce, filozofia. Będę ją definiował przez pytanie. Nie mogę jej definiować przez metodę, ponieważ o metodę chodzi. Metodę chcemy tutaj określić lub metody. Jeśli zaczniemy od pytania, wydaje mi się, że chronologicznie pytania są pierwsze. Najpierw zadajemy pytanie, potem dopiero szukamy odpowiedzi. I szukając odpowiedzi, szukamy też metody. Więc wymieniłem taką listę pytań. To nie jest lista wyczerpująca, jakby ktoś podejrzewał, że filozofia to jest 5 pytań i można to opanować w 10 minut i właściwie potem to już tylko odcinać kupony i być słabym filozofem. Więc pytania, co istnieje? Kim jestem? Co i jak poznajemy? Co to jest język? Co to jest dobro? Co powinienem? Będę się sprzeczał z Robertem na temat, jak rozumieć ideologię. Z tego wynika, że etycy to wszyscy ideologowie są, no ale będziemy dyskutowali. Oczywiście te pytania mogą być o wiele innych jeszcze, więc może takiego słowa niepopularnego, bytów, o sens życia, o miłość, co to jest umysł, wolność i tak dalej, i tak dalej. Czym różni się, ponieważ te same pytania, przynajmniej niektóre z nich, zadaje się również w innych dyscyplinach. Bo wynikało, że filozof to jest ktoś, kto uzurpuje sobie prawo do wszystkich nauk. Gdzie indziej to robią tylko fragment, a my robimy wszystko, więc prawdziwą wiedzą, prawdziwą nauką jest filozofia, więc jest pewna różnica. Jak ja pytam, co istnieje, to ja chcę znaleźć odpowiedź, która będzie obejmowała wszystko, co istnieje, do samego końca. Odpowiedź będzie satysfakcjonująca, dalej już nie ma o co pytać. Jeżeli na przykład fizyk czy chemik zastanawia się nad tym, co istnieje, czy na przykład chemik będzie pytał, jakie istnieją pierwiastki i jakie mają własności, to chemik może się nie zastanawiać, co jest, oczywiście może się zastanawiać, czy na przykład dojdzie do elektronu, do kwarków, co tam jest głębiej, jakieś struny, czy coś jeszcze, ale na pytanie, dlaczego one istnieją, skąd się one wzięły, to chemik patrzy i mówi, a to się da jakoś w ogóle skwantyfikować? Czy da się to jakoś formułę matematycznie opisywaną związać? Jeśli nie, to już jest filozofia. Więc filozof idzie dalej, nigdy nie jest zadowolony
fragmentarycznym opisem rzeczywistości, czy fragmentarycznym wyjaśnieniem. Można zadać sobie też pytanie, po co się zadaje pytanie filozoficzne, jeżeli chcemy mówić o metodzie? Bo ja mogę zadawać pytania z różnych powodów. Mogę zadawać pytania, żeby zapędzić kogoś w kozi ruch. Nie będę tego chyba stosował, mam nadzieję, w tej debacie, bo mogę być ofiarą takich pytań sam. Ale mogę zadawać pytania, bo naprawdę jestem zainteresowany, bo chcę wiedzieć. Albo jak Robert użył słowa aporetyczne, chyba użył takiego słowa, wpadłem w aporię, czyli zdziwienie. No właściwie, dlaczego co to jest? Dlaczego tak jest? Mam syna, który ma 9 lat i wchodzi w fazę filozoficzną, trochę z opóźnieniem, jak widać, bo zazwyczaj 5-letnie dzieci podobno w tę fazę wchodzą, ale no jestem, mogę obserwować człowieka, który nieindoktrynowany przeze mnie, jak mówię, będziesz filozofem, to mówi, zapomnij, więc w sensie takim naturalnej ciekawości zadaje różne pytania, na przykład zastanawia się, czy człowiek może nie istnieć. Czy ja mógłbym nie istnieć? Bo jak ja patrzę, to ja zawsze patrzę, jest zawsze perspektywa, w której patrzę. No może ja stąd odejdę, ale nie wyobrażam sobie, że nie będzie tej mojej perspektywy. Znaczy on takiego słowa nie używa, żebyście nie podejrzewali moje dziecko o jakieś dziwne dewiacje intelektualne. No idąc tutaj, więc zadajemy pytania z ciekawości. Naprawdę chcemy wiedzieć, jaka jest odpowiedź, jak jest, co istnieje, kim jestem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, co nas motywuje? Motywacja jest teoretyczna. Jeżeli zadajemy takie pytanie, to nie po to, aby odpowiedź wykorzystać na przykład do zrobienia kariery. No ja chcę wiedzieć, co istnieje, bo jak się tego dowiem, to może, nie wiem, odkryję coś, czego nikt nie odkrył i będę z tego czerpał wielkie zyski, na przykład będę miał jakiś patent. Filozof zadaje pytania, przyjmując postawę teoretyczną, niekoniecznie jakąś pragmatyczną. Słowo teoretyczne jest też bardzo ciekawe, bo jak to mówi Hannah Arendt, być może ulubiona filozof mojego kolegi, zresztą moja też. Jedna z ulubionych. Tu się, widzę, spotykamy, pomimo że częściej się spotykamy raczej na innym polu, na polu walki, ale przyjacielskiej, żebyście nie myśleli, że my prywatnie też walczymy. Prywatnie się bardzo lubimy. Idąc dalej. Teoretyczne oznacza, pochodzi od słowa teos, czyli mówi o jakiejś boskiej perspektywie. Bóg, czy to grecki, czy w innej jakiejkolwiek religii, to jest ktoś, kto nic nie musi. Jeżeli zadaje pytanie, to nie po to, żeby zdobyć pieniądze, nie po to, żeby chleb jakiś mieć z tego i żeby przeżyć, tylko z czystej ciekawości, bezinteresownie. Tu się możemy różnić, no ale to znowu później. Jaka odpowiedź nas interesuje? Bo nie każda odpowiedź jest dobra. Interesuje nas odpowiedź przekonująca. Co rozumiem przez przekonującą odpowiedź? To też wyjdzie różnica. To nie musi być piękna odpowiedź. To nie musi być odpowiedź, która mnie zainspiruje, chociaż dobrze by było, gdyby mnie zainspirowała. To musi być odpowiedź, która przekonuje mnie w tym sensie, że uważam ją za prawdziwą. I nie uważam ją za prawdziwą, bo tak chcę, albo bo tak chce ten, który mi ją daje. Masz to przyjąć i koniec, kropka. Nie wiem, czy ja gdzieś mi oglądam bajki o Albercie Einsteinie, który jako dziecko w szkole niemieckiej chodził do szkoły. Było pytanie, jaka jest odpowiedź? On mówi, no nie wiem. Jak to nie wiesz? Taka jest odpowiedź. O, to nie wiedziałem, że tak można wiedzieć. No i wyleciał ze szkoły chłopak za to, że uważał, że nie ma takich łatwych odpowiedzi. Więc odpowiedź musi być przekonująca w tym sensie, że jest uzasadniona. Uzasadniona to znaczy, mam powody, aby sądzić, że jest to odpowiedź prawdziwa. I teraz dopiero mogę mówić coś, i teraz proszę o punkt trzeci. Teraz mogę mówić coś na temat samej czynności uprawiania filozofii i później metody. Więc ogólnie, uprawianie filozofii to refleksja, stawianie pytań, to już wiemy, szukanie odpowiedzi też wiemy, to też argumentacja. Jeśli mówimy, że odpowiedź ma być przekonująca, bez argumentu może będzie przekonująca, ale argument z pewnością pomoże, a nie zaszkodzi. To też obejmuje zrozumienie, na co patrzymy. Trzeba rzecz nazwać. Myślimy w języku. Musimy definiować, objaśniać. Debata jest też elementem uprawiania filozofii. Dlatego uważam, że im więcej debat, tym lepiej. Chociaż książki też czytajcie. Debata pozwala poszerzyć perspektywę o perspektywę drugiego, który też jest człowiekiem inteligentnym. I to mam też na myśli mojego przedmówcy. Pisanie nie jest tylko czynnością, jak już znajdę odpowiedź, to napiszę coś dla innych. Pisanie jest momentem, który pozwala mi się skupić i głębiej myśleć i lepiej rozumieć. I oczywiście czytanie nie tylko swoich tekstów, żeby się lepiej poczuć. Jaka metoda?
punkt czwarty i znowu wracamy do piątki. To jest taka, która daje największe szanse na uzyskanie przekonującej odpowiedzi. Moja propozycja metody. Ja nie twierdzę, że to jest jedyna słuszna metoda, ale starałem się być jak najbardziej inkluzywny, opisując tę metodę, czyli być życzliwym do różnych alternatyw i co się da włączyć tutaj do tej propozycji. Po pierwsze, to jest zbieranie danych, czyli oparcie się na jakimś doświadczeniu. Czytanie książek, również naukowych, być na bieżąco z tym, co dzieje się w fizyce, chemii, astronomii, neuronaukach itd., itd. To również śledzić filozoficzne dokonania z dawnych czasów, z przeszłości. Mają rację zwolennicy filozofii, którą tutaj również Robert prezentuje, że historia idei jest ważnym elementem pracy naukowej czy pracy filozoficznej. Pracy filozoficznej. Nie chciałbym, żeby ktoś tutaj złapał za słowa, że filozofia to nauka, chociaż być może tak, w jakimś sensie. Oczywiście to też czytanie tekstów współczesnych. Po to, aby z tymi współczesnymi na przykład dyskutować, debatować, uczyć się o nich. Wszystkim tym krokom towarzyszy refleksja. Refleksja, można by długo mówić, co to jest refleksja, ale zasadniczo dwa elementy tu są. Rozumowanie i rozumienie. Rozumowanie to na przykład wyciąganie wniosków, stawianie hipotez i tak dalej, a rozumienie, za chwilę do niego wrócę. Bo to jest właśnie punkt drugi, intuicje. Intuicje to są momenty wglądu, momenty zrozumienia wstępnego. Nie mówię, że intuicje są niezawodne, ale coś mnie się wydaje, że jest takie. I od tego zaczynam. Jeżeli przeglądam te wszystkie dane, zaglądam do swojego doświadczenia, czytam książki naukowe, historię filozofii, to staram się rozumieć, co czytam. I momenty zrozumienia są punktem wyjścia w dalszych krokach, czyli w analizie. I tutaj zaproponowałem 4 rodzaje analizy. 3 uwzględniane w obozie tak zwanym analitycznym. Jedna to jest taka trochę mieszanina, analityczna adaptacja filozofii kontynentalnej. Czyli analiza językowa. Ja muszę dobrze dobierać słów, którymi chcę wyrazić swoją myśl, swój wgląd, albo czytam teksty innych i też zwracam uwagę, jakimi słowami posługują się autorzy, co rozumieją przez te słowa. Analiza logiczna. Czyli stosuję zasady logiki do tych zdań, które mam przed oczami i patrzę, czy nie ma tu jakiejś sprzeczności, czy jedno wynika z drugiego. No można by długo na ten temat mówić. Fenomenologiczna analiza, tu rozumiem ją w ten sposób. Każdy z nas dysponuje subiektywną perspektywą, z której rzeczy wydają nam się takie lub inne. Na przykład wiemy, co to jest smutek, bo doświadczamy smutku. Smutek jawi nam się w jakiś treściowy sposób naszej świadomości. Przyglądanie się temu wewnętrznemu doświadczeniu. To właśnie analiza fenomenologiczna. Przyglądamy się, jak wygląda smutek, jak go odczuwamy, w jakich okolicznościach zdarza nam się być smutnymi. Smutek jest tylko przykładem, żeby nie ograniczać tej metody do smutku. Analiza pojęciowa. Kiedy używam słów, te słowa odnoszą mnie do rzeczy, ale też w tym odnoszeniu uczestniczą jakieś struktury, treści, myśli. Nie mam na myśli mojej myśli w głowie, ale jakoś abstrakcyjnie ujętej, która określa się mianem sieci pojęciowej czy pojęć. Te pojęcia to jest schemat, którym się posługuję, kiedy używam języka. To jest schemat, który jest moim narzędziem, kiedy mam intuicję. Jakość tej sieci, mój dostęp do tej sieci wpływa na to, jaki jest poziom moich analiz, czyli warto jest poszerzać swoją perspektywę pojęciową. To by wróciło nas do punktu pierwszego, zbieranie danych. No i oczywiście kiedy dokonuję takich analiz, można powiedzieć, że to wszystko jest refleksja filozoficzna na owych intuicjach. Próbuję te intuicje zderzać ze sobą i być w stosunku do nich krytycznym, bo jak powiedziałem, one nie są niezawodne. Zderzanie intuicji, czynienie, budowanie pewnej sieci twierdzeń, przekonań, intuicji, zasad prowadzi do budowania czegoś, co się nazywa refleksyjną równowagą. Te wszystkie twierdzenia, które ja przyjmuję, muszą się jakoś wspierać, albo przynajmniej nie wykluczać. Mogę dojść na przykład do jakiejś sprzeczności, mieć pewną intuicję, że X i intuicję, że Y. Analizy, które będę przeprowadzał, przyglądał, mieszał jak w takim wielkim kotle, niech będzie, że w Hogwarcie, jak już tam wcześniej nawiązałem, prowadzą mnie do dostrzeżenia, jak te różne intuicje się między sobą mają, jak się mają między sobą, a wszystkim, co wiem. Jeżeli wyśledzę jakąś sprzeczność, to muszę wytropić, gdzie leży błąd. I filozof tropi w poszukiwaniu refleksyjnej równowagi. Można powiedzieć, że taka refleksyjna równowaga daje nam większe szanse na uzasadnione odpowiedzi. Ale to nie znaczy, że nam gwarantuje
wiedzę, że będziemy wiedzieli, jak jest naprawdę. Po raz pierwszy używam teraz słowa prawda i zastanawiam się, czy ostatni, czy to będzie jedno z najczęściej używanych słów później w debacie. Nie gwarantuje nam wiedzy, nie gwarantuje nam, że na pewno jest tak, jak teraz uważamy, że ta odpowiedź jest ostateczna i prawdziwa, ale daje nam nadzieję na to, że to przekonanie, do którego dojdziemy przez tę metodę, jest wystarczająco uzasadnione, aby wierzyć, że jest prawdziwe. I teraz punkt piąty, ostatni. Czego nie wolno? Nie wolno sprzeniewierzać się prawdzie. Drugi. Jak można się sprzeniewierzyć prawdzie? Tu dwie metody i tu częściowo się spotykamy z Robertem. Świadomie głosić coś, co się uważa za nieprawdę. To jest punkt wspólny. Ale punkt drugi, być beztroskim wobec prawdy. To znaczy, albo do niej w ogóle nie dążyć, albo dążyć nierzetelnie. Tu mogę dodać w jednym zdaniu, bo chyba już te 15 minut wykorzystałem. Kiedy Robert definiuje prawdę, muszę zajrzeć do notatek, bo niestety pamięć zawodna, pomimo młodego wieku. Kiedy mówi, że prawda to jest coś dla mnie, prawda to jest coś, jest prawdą, bo otwiera perspektywę interpretacyjną, to zdaje mi się, że Robert definiuje prawdę szerzej ode mnie i będę później w debacie próbował dowodzić, że są takie prawdy, które otwierają perspektywy, że są takie prawdy, które są dla mnie, a są fałszywe. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, po wysłuchaniu tez obydwu dysputantów, teraz nadszedł moment na wymianę ognia, jeżeli pozostajemy w ramach metaforyki wojennej, ponieważ swoją prezentację najpierw miał dr Rogoziecki, on również rozpocznie tę serię dwa razy po 5 minut. Obydwaj panowie będą mieli na to, by zadawać sobie pytania i udzielać odpowiedzi na te, które zadał przeciwnik. Proszę Państwa, może będę siedział, zadając te pytania i... Za wiele pytań to nie mam, szczerze powiedziawszy, bo zgadzam się z Tobą w zasadzie. Wiesz, aż tak bardzo się nie różnimy. No, bo oczywiście widzę ten Twój kryptotranscendentalizm, tak? Wiesz, oczywiście chciałbym Ci zadać pytanie, jak to Ci pozwala wyjść poza całość świata, tak? Poza całość tego, co istnieje i w jaki sposób chcesz tego dokonać. Tak? To jest pierwsza rzecz. Jaki właśnie, wiesz, przemawia przez Ciebie, jak widzę ta coś, co... jakaś wola totalności, tak? Pragnienie systemu. Można by zadać pytanie, czy system jeszcze jest możliwy. Nie rozumiem też, coś mi umknęło i prosiłbym Cię od razu o odpowiedź, tak? Cieszę się, że niczym jak Derrida zaakcentowałeś pisany charakter filozofii. W istocie jest pisana. Natomiast tam, gdzie mówisz o tych... wymieniasz poszczególne analizy, tak? Analizę językową, logiczną, fenomenologiczną, pojęciową. Wszystkie to, są to według Ciebie poszczególne elementy metody, czy też odrębne metody? Jednej metody, czy... Bo tego nie uchwyciłem, może coś... No, refleksyjna równowaga, zgadzamy się co do tego, że... Tylko, że ja to nazywam usunięciem sytuacji problemowej. Nie mam więcej chyba uwag co do... Aha, beztroski charakter, beztroska wobec prawdy. Myślę, że nie zrozumiałeś do końca tego, kiedy mówiłem o tym, że prawda, że jeżeli prawda, że prawda filozofii to prawda dla mnie, prawda taka jak dzieło sztuki. Dzieło sztuki nie mają prawdy tylko dla mnie, tak? One są prawdziwe tylko dlatego, że po pierwsze pozwalają mi rozumieć jaką rzeczywistość. Tak? Wyznaczają perspektywy dla rozumienia rzeczywistości. Nie sądzę, że... Natomiast nie jest to prawda pojęta jako widzimisię, broń Boże. Tak?
Zresztą warto by tutaj zwrócić uwagę na coś, o czym cały czas zapominamy, mówiąc o filozofii. Także wiecie Państwo, filozofia przez wieki, jakby to powiedzieć, potrzebowała definicji immanentnej, wewnętrznej, tak, z obrębu samej siebie. I wcale się definiowała. Zupełnie przeoczyła to, że jakby to powiedzieć, od czasów Akademii Platońskiej, a może jeszcze wcześniej, zawsze była zinstytucjonalizowana. Owszem, byli filozofowie, którzy, outsiderzy, tak, Pascal siedzący w klasztorze Portroya, Montaigne, który sobie siedział, ja tam w swojej pozostałości, tak? Ale w zasadzie to, jak rozumiana jest filozofia, powiedziałbym, że przez analogię do instytucjonalnej teorii sztuki. Sztuką jest to, opowiada George Dickey, co świat sztuki uznał za sztukę. Filozofią jest też to, co społeczność filozofów, czy świat filozofów uznał za filozofię. Czasami są to bredni. No ale jak mówi wspomniany Montaigne, nie znajdziesz takiej bzdury, której jakiś filozof nie powiedział. Dziękuję bardzo. No, pozwolę sobie na stojąco. Stanie to jest środek dopingujący, który nie pozwala mi obniżyć, że tak powiem, swoich możliwości poniżej tego, co mógłbym, więc a przy Robercie trzeba się spinać, więc się da. Jeszcze przepraszam. Znaczy ja cię tak ściągam na dół? Kiedy siedzę, krew nie dopływa do mózgu. Więc dużo kwestii tu jest poruszonych. Zacznę od podejrzenia mnie o kryptotranscendentalizm. Więc oczywiście słowo transcendentalizm różne może mieć znaczenie. Jeżeli uznamy to, że to jest chęć wyjścia poza to, co się jawi na pierwszy rzut oka, to zgadzam się, chcę wyjść poza to. Nie zadowala mnie pozostanie na pierwszej stronie. I tu muszę minutową metaforą się posłużyć. Którzy mają ze mną zajęcia, to nie będą się teraz nudzili przez chwilę. Jest książka dla dzieci pod tytułem Filozofia i ta książka, nie ma tam ani jednego słowa oprócz znaku zapytania i obrazków. Na pierwszym obrazku jest twarz i znak zapytania i nauczyciel w przedszkolu ma pytać dzieci, co to jest, czy wiecie, co to jest? A dzieci mówią, no dziewczynka uśmiecha się, ale na pewno tak, dziewczynka uśmiecha się. Przekręcamy stronę i mamy coś w rodzaju cofnięcia się kadru, czy zooming out po angielsku. Wtedy widzimy wszystko, co jest dookoła. I okazuje się, że to jest lalka, a nie dziewczynka. Czyli to wyjście poza pierwszą stronę pozwoliło nie zinterpretować, tylko zrozumieć, że to nie było to, co się wydawało na początku. Teraz pytanie jest, czy to, co teraz się to wydaje, tym, czym się to teraz wydaje być, jest rzeczywiście tym, czy jest czymś innym? I znowu zapytanie, dzieci, tak, to jest lalka. Przekręćmy stronę dalej. Okazuje się, że jest to ilustracja z lalką w rękach matki czytającą książkę dziecku obok w łóżku. Czy teraz widzicie, co widzicie? O, to nie jest lalka, to jest obrazek lalki. Czyli myśmy wcześniej źle zrozumieli, można powiedzieć, źle zinterpretowali, ale później może, jak będzie okazja, to powiem, dlaczego wolę mówię słowo, używać słowa rozumieć, zrozumieć niż zinterpretować. Kiedy rozumiem, kiedy mówię, że rozumiem, to daję do zrozumienia, że ta rzecz jest tym, jakim ją rozumiem. A kiedy mówię, że interpretuję, to mówię, że nie wiem, jaka ta rzecz jest, ale to jest moja taka interpretacja. I wtedy jestem niekoniecznie, ale mogę być bez troski wobec prawdy, popełnią grzech filozoficzny. Kiedy mówię, że rozumiem, to sugeruję, że staram się przynajmniej odkryć, jaka jest prawda, a nie bawię się w twórczą interpretację. Wracając do kryptotranscendentalizmu. Więc tak, w pewnym sensie chcę wyjść poza ograniczone ramy poznawcze, w których jestem. Mam świadomość, że to jest mission niekoniecznie impossible, ale to jest mission, never ending mission. Czyli, że całe życie mogę spędzić i nie dojść do ostatniej strony. Pytanie oczywiście, gdzie ta ostatnia strona jest, ile lat świetlnych ode mnie. Druga kwestia. Filozofia jest pisana. Tutaj pozwolę sobie być teraz bezwzględnym, bez serca analitykiem. Jeżeli ja mówię, że filozofia polega między innymi na pisaniu, to ja nie mówię, że filozofia jest pisana, ponieważ zdanie filozofia jest pisana znaczy, filozofia to jest tylko pisanie. No mamy pars pro toto. Czyli kolega twierdzi, że to, co ja nazwałem częścią uprawiania filozofii, to jest w ogóle uprawianie filozofii i nic więcej. Chyba, że tego nie chciał powiedzieć, a ja źle zinterpretowałem. Ale tak wynika ze słów. Jak to analitycy czepiają się słów? Ja teraz też czepiam się słów. Dalej. Odrębne metody, czy jedna metoda zawierająca wiele elementów. Kiedy mówiłem, że metoda, jaką zaproponuję, bądź metody, jest inkluzywna.
co oznacza, że może być jedna metoda składająca się z wielu metod. Tak jakby można powiedzieć, jest jedna maszyna składająca się z wielu maszyn. Mogę zbudować robota, który w sobie ma wiele podzespołów, które odrębnie też mogą funkcjonować jako samodzielne maszyny. I tak samo jest z metodą. Metoda może być złożona z wielu metod, a może być prosta, składać się z takiej, być tak złożona, że się nie da jej zdementować, przeanalizować na mniejsze, pomniejsze jakieś metody. Myślę, że tutaj to jest kwestia terminologiczna. Myślę, że nie ma się o co spierać, chyba się zgadzamy. Prawda najważniejsza w filozofii. Nie jestem pewny, czy źle zinterpretowałem twoją wypowiedź, kiedy mówisz, że prawda to jest coś dla mnie, ale teraz przeczytam to, co powiedziałeś, a potem będę to interpretował. Najpierw się upewnię, że dobrze zanotowałem. Dzieło sztuki jest prawdziwe, bo pozwala mi uchwycić rzeczywistość, albo coś z rzeczywistości. Ja się zgadzam, że dzieło sztuki jest prawdziwe, jeśli to byłby obraz i wisi przede mną, on byłby prawdziwy, bez względu na to, co w nim by było, co na nim by było prezentowane. W jakimś sensie byłby prawdziwy. Teraz rozumiem, że chciałeś powiedzieć, dzieło sztuki prezentuje jakąś prawdę o świecie. Jeżeli tutaj byłby portret Adolfa Hitlera i miałby taki wąsik, a nie taki wąsik, to by była prawda o Adolfie Hitlerze, że miał taki wąsik. My tutaj, jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Ja jestem trochę żartobliwy, żeby państwo nie myśleli, że ja tutaj chcę Roberta zanurzyć jakieś odmęty błotne i go wynurzyć. Weź przerwę. Ja jestem ciągle pod wielkim wpływem tej teorii typów jako książeczki dla dzieci. Dobrze, więc ja nie rozumiem, co to znaczy, że dzieło sztuki jest prawdziwe, bo pozwala uchwycić rzeczywistość. Bo takie zdanie dla mnie jest trywialne. Ja mogę zrozumieć, i pewnie o to tobie chodziło, że w pewnym sensie rozumiesz dzieło za prawdziwe, bo pozwala ci odkryć coś ważnego o rzeczywistości. I ja się z tym nie będę spierał. Ale to nie jest nazwa prawdy, o którą chodzi w filozofii. Między innymi chcemy to, co ważne, poznawać, ale chcemy poznawać prawdę w innym sensie. Że to, co poznajemy, nie jest błądzeniem, nie jest mówieniem rzeczy, które są fałsze, tylko mówieniem rzeczy, które pretendują w sposób zasłużony do prawdziwości. Tu na chwilę nic więcej nie powiem, żebyś mógł mnie zaatakować, a wtedy ja się będę bronił na temat prawdy. Filozofia to, co świat filozofii uzna za filozofię. To jest ciekawa teza. Oczywiście w jakimś sensie jest to prawda, w sensie socjologicznym. To znaczy, jeżeli przyjedziemy do obcego kraju i ktoś nam powie, że tu jest uniwersytet i tu uprawiają filozofię, i ja się spytam, a co to jest filozofia? No to oni, ci ludzie, którzy są moimi przewodnikami, powiedzą, ja tam nie wiem, bo ja jestem zwykłym człowiekiem. Spytaj się tych filozofów, oni ci powiedzą. No i rzeczywiście jest to prawda, ale, tak jak Robert sam zauważył, oni mogą błędnie rozumieć to, czym jest filozofia. Oczywiście wtedy mówimy o filozofii nie w sensie socjologicznym, co się rozumie w tym kraju przez to słowo, tylko jeśli to słowo można odnieść do jakiegoś ideału, to możemy powiedzieć, że w różnych czasach, w różnych miejscach pewni ludzie są bliżej tego ideału, dalej to, co robią, jest bardziej filozoficzne lub mniej. No i możemy się spierać, czy istnieje taki ideał filozofii. Wydaje mi się, że można by bronić takiego ideału. Ja będę go rozumiał bardzo, bardzo po prostu, na chłopski rozum. Filozofia to jest umiłowanie mądrości. Mądrość tu rozumiem przez posiadanie wiedzy. Wiedza to jest posiadanie prawdziwych przekonań. Filozof nie posiada wiedzy, ją tylko miłuje, czyli nigdy nie wie, nie jest pewny, czy posiadł tę wiedzę i przez całe życie dąży do tej wiedzy. Nie dąży z poczucia czystego obowiązku, ze strachu, tylko z miłości, bo pięknie jest coś odkryć. I zobaczyć, że rzeczy może właśnie są tak, jak nam się jawią. Moment odkrycia, myślę, że jest porównywalny ze spojrzeniem w oczy ukochanej. I to jest dla mnie filozofia. Jak się mylę, to tu kolega mnie zaraz sprostuje. Dziękuję. Możemy, będziemy mieli dwa. Wprawdzie tutaj wszystkie urządzenia bardzo, bardzo przeszkadzają. I tak się czasami zastanawiam, zwłaszcza Iwona też o tym, to, że każdy, kto to zaprojektował. Wiesz, to przede wszystkim źle zrozumiałeś to z mojej winy, przyznaję się, biję się w pierś, ponieważ trudno jest mi ująć to pojęcie prawdy, którym dysponuję, a które nie będę ukrywał, ono się wywodzi od Heideggera. Prawdy pojęte jako nieskrytości bycia. Tak?
w tym sensie posługuje się terminem, ale wiesz, nie chciałbym się tego kurczowo trzymać, bo za chwilę ktoś zada mi pytanie, za które student wyleciał z wykładu Heideggera, to znaczy, co to jest bycie. Tak, będę musiał zaraz, nie chciałbym w to za głęboko brnąć, natomiast prawda jest tak, chodzi mi o prawdę w sensie egzystencjalnym, tak? Masz do czynienia z poglądem wartościowym, niekoniecznie prawdziwym, wtedy, kiedy on pozwala ci lepiej rozumieć własne położenie w świecie. Tak, i jest to kryterium, można powiedzieć, wiesz, możemy to od różnych stron ujmować, od strony pragmatycznej, tak? Pragmatyści mówili o sytuacjach problemowych, przy czym nie chodzi o sytuację problemową w sensie, tylko wiecie Państwo, sytuację problemową, jakiś problem czysto materialny, tak? Chodzi też o takie trudności czysto teoretyczne, przed którymi stajemy. Tak? Dalej, jeśli chodzi o tę instytucjonalną definicję, czy instytucjonalne pojęcie filozofii, no po prostu przyjmuję, że z jednej strony filozofia jest wysiłkiem jednostkowym. Tak? Uprawiana jest przez konkretnych ludzi, konkretnych myślicieli, raczej nie w zespołach badawczych, jak to się dzieje w naukach przyrodniczych. Ale z drugiej zaś strony funkcjonuje ona w określonym środowisku społecznym. Tak? Zwróć uwagę, że poglądy filozoficzne nie upadają przez ich krytykę, tylko się po prostu zużywają. Tak? Tak jak zużył się egzystencjalizm. Nie dlatego, że był głupi, nie na miejscu, czy wewnętrznie sprzeczny. Jakkolwiek no, Rudolf Carnap napisał krytykę Heideggera. Podejrzewam, że żaden z heideggerystów się nią nie przejął. Tak samo jak żaden z dekonstrukcjonistów nie przejął się krytyką Serla pod adresem Derrida. Także sądzę, że tak, to jest powód, wiesz, że w pewnym momencie poglądy przestają być nośne. Stajemy przed nowymi problemami często. Zmienia się, jakby to powiedzieć, środowisko społeczne, czyli świat, w którym funkcjonuje filozofia. O to mi chodzi, o to wszystko. Co do tego pisanego charakteru filozofii, tak zauważyłem, że mówisz, że to część jest. Chciałbym oczywiście zadać Ci pytanie z takiej perspektywy dekonstrukcjonistycznej, jak istotna część? Czy Sokrates był filozofem, czy nie? Czy ten, który z drugiej strony, czy ten, który zamilkł, Nietzsche, był filozofem, czy nie? Dziękuję. Proszę Państwa, jeśli robimy to za szybko, wymieniamy się jak w karate czasami, potrzebujecie slow motion, to mam nadzieję, że Robert się zgodzi. To wszystko jest nagrywane. Będzie można sobie potem to jeszcze raz. Jeszcze raz, w zwolnionym tempie obejrzeć. Więc teraz ja postaram się odpowiedzieć. W sumie były chyba trzy, a może nawet cztery sprawy. Zacznę od prawdy. Prawda, chodzi o prawdę w sensie egzystencjalnym, czyli taką, która pozwala mi lepiej zrozumieć własne położenie w świecie. Uważam, że kiedy Robert definiował tę prawdę w sensie egzystencjalnym, to implicite, czyli w ukryciu, mając pewnie nadzieję, że nikt się nie spostrzeże, przyjmował moją definicję prawdy, ponieważ kiedy mówił, pozwoli mi lepiej zrozumieć moje własne położenie w świecie, to chciał powiedzieć przez to, pozwoli mi zrozumieć, czyli dowiedzieć się, gdzie ja naprawdę jestem. I nie naprawdę w sensie egzystencjalnym, bo mielibyśmy zamknięte koło, tylko naprawdę w sensie zgodności między tym, co ja sobie myślę o tym, co jest, a tym, co jest. No i cieszę się, że się zgadzamy co do tego. Wiesz co, jeśli chodzi o to koło, to jest to figura mi bliska w rozumieniu prawdy. Ja mówię mojemu dziecku nie, bo nie. To jest to ta sama figura, ale myślę, że nie zadawala moje dziecko. Odpowiem ci w ten sposób.
Wprawdzie nie chcę, żebyśmy się tutaj wymieniali, przerzucali na książki, które czytaliśmy, bo byłoby to dość głupie. Ale u Luisa, Luis w pewnym momencie zadaje pytanie o definicję słów. I mówi tak, że każda definicja ostatecznie jest kołowa. Jakby ująć słownik jako całość, tak? Dobra definicja jest wtedy, kiedy koło jest odpowiednio duże. Może tak? W przypadku nie, bo nie, koło jest za małe. Pozwolę sobie, jeśli chodzi o koherentyzm, za chwilę odpowiedzieć, ale w odpowiedniej kolejności. Piszę na liście, jest w kolejce, musi czekać. Teraz przejdę do wysiłku indywidualnego, a środowisko. Tutaj wydaje mi się, że jesteśmy blisko siebie, więc nie będę się wysilał, żeby szukać różnic między nami. Chociaż jak ktoś z widowni znajdzie i powie, powiedzieliście, że jesteście blisko, a nieprawda, to też się zgodzę. Teraz o zużywających się poglądach. Oczywiście, jak ja powiem, że zużyła mi się opona w samochodzie, to muszę ją wymienić, to wszyscy rozumiemy, co to znaczy. Natomiast jak mówię, że pogląd się zużył, to potrzeba trochę jakiegoś wyjaśnienia, co to może znaczyć. Ja zrobię to już teraz, żebyś się nie męczył niepotrzebnie. Rozumiem, że są takie problemy, które w pokoleniu X wszyscy rozumieją i uważają za donośne, a potem w pokoleniu X, Y, Z nie uważają ich za donośnych. Teraz podam przykład, który będzie banalny. Nie chcę zbanalizować tej tezy, ale takie są moje intelektualne możliwości. To jest pierwszy przykład, który przyszedł mi do głowy. Mówimy o ekologii. Problem kup robionych przez konie był problemem ekologicznym w XIX wieku. Proszę mi wierzyć, w miastach amerykańskich były wielkie stosy takich kup. Jeżeli ktoś napisał tekst filozoficzny pod tytułem Koń a ekologia, on był doniosły w XIX wieku, dzisiaj nie jest doniosły. I zgadzam się z takim rozumieniem pewnych zużywających się problemów. Natomiast ktoś mi powie z Państwa, że nie należy czytać Platona dzisiaj. Nie ma Michała Kaszmarczyka, który ze mną prawie 3 godziny do 3 nocy na Facebooku walczył o Platona, przydałby się teraz. Ja go nazywam pseudoplatonem. Jeżeli ktoś mi powie, że czytanie Platona się zużyło, albo Platon się zużył, to ja powiem, że to nieprawda. To jest najczęściej cytowany, razem z Arystotelesem, również dzisiaj filozof. Czyli są takie problemy filozoficzne, czy tacy autorzy, którzy te problemy poruszają, które się nie zużywają. I zakładam, że moglibyśmy wymieniać bardzo długą listę. Sens życia, miłość, umysł. No, nie chcę teraz Państwa zarzucać. Całą tę listę, którą na początku przedstawiłem, możemy ją powtórzyć. I wierzcie mi, wszystko znajdziecie u Platona i wszystko znajdziecie dzisiaj. U Serla, u Luisa tutaj, który został wspomniany. No, całą masę nazwisk bym wyliczał, ale to nie ma sensu. Wydaje się, że moja teza jest klarowna i uzasadniona. Jeśli się zgodzisz. Następny znaczy, błąd. Pytanie od razu po pisanie. Pisanie. Kiedy powiedziałem, że pisanie jest ważnym elementem, to ja nie powiedziałem, że ono jest koniecznym elementem uprawiania filozofii. Powiedziałem refleksja. To jest to, co się robi. A refleksję można dokonywać pisząc, debatując, siedząc i patrząc w dal, śpiąc. Nawet śpiąc. O ile to jest oczywiście sen przytomny, a nie taki, gdzie jest totalna ciemność i głuchość. Chociaż nie wykluczam, że i wtedy możemy nadal myśleć. Może być coś takiego jak proces ukrytego myślenia, kiedy obudzimy się z odpowiedzią na jakieś pytanie, które sobie zadaliśmy przed zaśnięciem. Więc pisanie jest ważnym elementem, ale nie esencjalnym w tym sensie, że bez niego nie ma filozofii. Tym bardziej jest to teza przeciwko. No i oczywiście ta koherencja tu się jeszcze pojawiła, biedna. Powiem w ten sposób. Jako intuicjonista, się odsłaniam, jestem intuicjonistą. Uważam, że pewne intuicje są uzasadnione nie w oparciu o inne twierdzenia czy tezy, które są tak zwanymi doksastycznymi bytami, niech tak będzie, nie chcę mieć stanami mentalnymi, bo to nie zawsze prawda. Nie w oparciu o inne zdania, które muszą być uzasadnione w oparciu o inne zdania, tylko są ugruntowane. I to jest inne słowo zaproponowane między innymi przez Roberta Audiego, amerykańskiego filozofa, który przyjedzie do nas w październiku, zapraszam już dzisiaj. Ugruntowane w tak zwanych seemingach. To nie ma nic z minionkami wspólnego, ani innymi postaciami z bajek. Seemingi to są fenomenalne treści, które się przed naszym umysłem pojawiają. I te seemingi sugerują nam, że rzeczywistość może być taka, czy też taka. Oczywiście nie mówię, że te seemingi są nieobalalne, czy nieomylne. I jak ktoś dysponuje takimi jawieniami, fenomenami w swojej świadomości, to już wszystko wie i nie błądzi. Rzeczywistość jest idealnie taka, odwzorowuje jeden do jednego to, co nam się wydaje.
Nie, ale jak ktoś ma takie seemingi przed sobą, to ma skłonność do formułowania przekonań. Na przykład, widzę przed sobą masę ludzi, to nie jest zdanie, znaczy to, co powiedziałem, jest zdaniem, ale to, co widzę, nie jest zdaniem i to, co widzę, uprawnia mnie, żeby powiedzieć. Tu jest dużo osób, proszę Państwa. Jeśli twierdzisz, że to nieprawda, proszę bardzo, walcz. Wiesz co, jest pewien problem, bo ja też jestem intuicjonistą. Ale teraz to rozumiemy przez intuicję. Nie no, wiesz, jasne, że możemy zasadniczo wiesz, twierdzę, że podstawowe pojęcia, no nie ma innej podstawy do ich wyprowadzenia, tylko intuicja, przynajmniej tych pierwotnych. Jasne. Powiem szczerze, mi jest bliższa intuicja w sensie Husserla, tak? Nie wiem, jakie słowa jego, nie jestem po prostu. Tak, ale myślę sobie, że w tym względzie się zgadzamy, tak? Proszę Państwa, ja pozwolę sobie brutalnie przerwać tutaj wymianę argumentów pomiędzy obydwoma panami, ponieważ podejrzewam, że to by mogło trwać w nieskończoność. Proszę Państwa, teraz przyszła pora na pytania od publiczności. Ja mam parę pytań do Roberta. Po pierwsze... Jak się przedstawi kolega... Tomasz Konkolej. Nie. Pracownik, tak, także to... Trzeba też wziąć pod uwagę, że pracownik. Zastanawia mnie, jak możliwy jest u anarchisty tak skrajny legalizm. Powiedziałeś, że filozofom nie wolno łamać prawa. To znaczy, wiesz, co innego jest, jakby to powiedzieć... Widzisz, no, w śmiesznych czasach żyjemy, chociaż smutne to co nas otacza. Wolelibyśmy, żeby nie było takie smutne, żeby się to tak nie wyrażało. Ale to mniej więcej wygląda tak, jak kiedy po zabójstwie anarchistycznych czy przedstawicieli pisma anarchistycznego na czele Marszu Żałobnego stoją, maszerują głowy państw, tak? To mniej więcej tak to trochę wygląda. Oczywiście co innego jest, czym innym jest anarchizm metodologiczny. Wiesz, ja już od dawna nie wierzę w ten anarchizm, który tam wyznawałem jako nastolatek, tak? To jest... może i dobrze. Po prostu pogląd, jako pogląd polityczny jest oczywiście poglądem naiwnym, tak? Jest nie do przyjęcia. Raczej możemy sobie wyobrazić rozmaite zradykalizowane formy demokracji, natomiast nie anarchizm. To jeszcze do dwóch rzeczy przyczepię. Filozofia jest to, co filozofowie za filozofię uważają. No to jest bezpośrednie błędne koło i to twierdzę, że bardzo wąziutkie, więc tu żadne koło hermeneutyczne z tego nie powstanie. No i jeszcze sobie wynotowałem takie zdanie. Prawda, pogląd, że to jest wartościowy, niekoniecznie prawdziwy. To drugie użycie słowa prawda jest na pewno klasyczne. To dziękuję. No wiesz, po pierwsze, Tomek, nigdy nie występowałem przeciwko klasycznej definicji prawdy. Tak, twierdzę tylko, że w przypadku filozofii, jeżeli, a już zwłaszcza metafizyki, jest raczej wątpliwa szansa na to, że da się taki pogląd całościowo, że cały system filozoficzny, na przykład w sensie Hegla, wiem, że jesteś zwolennikiem systemu, a więc, że będzie można mu przyznać prawdę w sensie klasycznym, taką, jaką przyznajemy, że twierdzeniom nauk szczegółowych, tak? To tyle. Co nie oznacza, że na przykład muszę przyjmować, że każde moje twierdzenie tak jest, oznacza się inną prawdziwością niż prawdziwość w sensie klasycznym. Po drugie, wiesz, jeżeli mówię o tym, że odwołuję się do tego heideggerowskiego pojęcia prawdy, no to chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Heidegger nigdzie nie występuje przeciwko klasycznej definicji prawdy. Powiada tylko tyle, że to sformułowanie, którym dysponujemy, które pochodzi od scholastyków, jest po prostu zbyt pobieżne, niebłędne.
tak? I próbuje odkryć, co się w tym, w tej klasycznym pojęciu prawdy kryje. Tak, w tym sensie. Co do społecznego funkcjonowania filozofii i społecznej akceptacji, wiesz, czy społecznej akceptacji przez środowisko, no. Pewno jest to wewnętrznie sprzeczne, ale to nie moja wina. Świat w ogóle niekoniecznie musi być spójny. Ja najpierw dodam, Sabina Kruszyńska, ja najpierw, też pracownik. Chciałam najpierw zadać pytanie, czy wolno filozofowi prowokować? A zadaję je dlatego, że uważam, myślę, że robisz to też świadomie, Robercie, że anarchizm metodologiczny jest prowokacją. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jak Feyerabend pisał swój program anarchistyczny, to robił to jako prowokację właśnie, a chciał sprowokować Lakatosza, tak? Chciał go zdenerwować, no po prostu wezwać go do tego, by przemyślał swój pomysł, swoją teorię nauki, rozwoju teorii naukowej. I wydaje mi się, że to jest, jak słuchałam wystąpień obu panów, to pomyślałam, a po dyskusji ta moja myśl jeszcze utwierdziła, że między waszymi stanowiskami nie ma wielkiej różnicy, że te różnice są banalne. Tak? Jeśli bym chciała znaleźć niebadalną różnicę, to ona by właśnie leżała w tym, że dr Szuta być może uważa, to jest mój domysł, tak? A nie chcę tutaj przepisywać takiego poglądu, że dr Szuta być może uważa, że prowokacja w filozofii nie przystoi, czy nie powinna występować, a Robert Rogoziecki, pan dr Rogoziecki, myśli tak, że prowokacja jest pewną metodą filozofowania. Tak, no ja już wiesz, jestem gadułą, także. Czy filozofowi wolno prowokować? To zależy jak. Jeśli narysowałby rysunek a la Charlie Hebdo, to nie. Natomiast pozwolę sobie odpowiedzieć tak, że to nieprawda, że ja nie prowokuję. Ja prowokuję, tylko inaczej. Mianowicie prowokuję mówieniem w miarę moich możliwości. Tak precyzyjnie, że to nieprawda, co kolega mówi, że on nie może sobie z tym tak po prostu odejść. On musi odpowiedzieć i to jest prowokacja. Prowokacja o tyle, moim zdaniem, bardziej etyczna, że prowokuję mówiąc prawdę, oczywiście mogę się mylić, ale mówię prawdę w tym sensie, że jestem prawdomówny mówiąc to, co mówię, myśląc, że to jest prawda i argumentując. Nie można zignorować argumentu, jeśli jest, teraz będę się chwalił, no ale nie wiem, to może nie być prawda. Jeśli jest w miarę klarowny albo tak klarowny, że prawda boli, oczekuje. Jest takie polskie przypowiedzenie, prawda oczekuje. I wtedy, jak ktoś na przykład poświęcił kilkadziesiąt lat na swoją teorię i nagle przychodzi jakiś człowiek i mówi, że to nieprawda i to demonstruje, że to nieprawda, to wierzcie mi, że to jest prowokacja. Czasem może się skończyć, no nie wiem. No tak, ale niektórzy chętnie by wyciągnęli jakiś pistolet i zastrzelili krytykanta, więc to jest prowokacja. Mogę dodać coś, bo proszę, ja czymś nie rozwijałam tego, jak rozumiem prowokację. Myślałam, że kontekst to wyjaśnia, tego przywołałam Feyerabenda, ale można by było przywołać też losowych filozofów, takich jak na przykład, no, też będziemy się sprzeczać, czy losowy, ale uważany, tak, za filozofa. Taki jak na przykład Baudrillard, który stosuje prowokację jako metodę filozoficzną i socjologiczną jednocześnie. I robi to nie w taki sposób, o którym ty mówisz, tak? Że to jest prowokowanie, czyli stawianie mocnych pytań, z którymi nie można, na które trzeba odpowiedzieć. To się wydaje taką zwykłą, dopuszczalną praktyką, a tu idzie właśnie o mówienie nieprawdy, tak? O prowokowanie przez mówienie takich tez, z którymi większość albo nikt nie chce się zgodzić. No wiadomo, jak to robił na przykład Baudrillard, bo Feyerabend może jest za słabym przykładem, by sprowokować środowisko, nie tylko filozoficzne, ale w ogóle środowisko intelektualne, powiada, że nie było wojny za to CPR-skie. To jest o takiej prowokacji myślałam mocnej. To
powiedzenie, czy nie ma metody filozofii, to czy jest ludzie znaczy, czy filozofii wolno, wolno prowokować? Myślę sobie, że tak, że to jest jedna z metod. Oczywiście są granice prowokacji. Tak, to te granice prowokacji mogą być wyznaczone przez właśnie, tak jak mówi Artur, czy jak sugeruje Artur, przez jakieś fundamentalne poszanowanie wartości podstawowych. Tak? Kiedy wspominasz Baudrillarda, no to oczywiście pierwsze, co pomyślałem, to Requiem dla Twin Towers, tak? Które zaczyna się od słów, o co chodzi z 11 września? Przecież wszyscy się cieszyliśmy. Tak, tylko że właśnie ta prowokacja nas skłania do namysłu, z czego się cieszyliśmy. Tak, czy aby na pewno się cieszyliśmy? No, bo ja bym oczywiście chodzi o to, że żyliśmy do 11 września, żyliśmy w przekonaniu, że być może filozofia, historia się skończyła, że już tylko będzie kumulatywny przyrost dobrobytu. A tymczasem okazuje się, że tak się nie stało. Tak? Historia nadal istnieje i ceny ciągle się zmieniają. Ale na pewno nie cieszyliśmy się z tego, że zginęło 2000 ludzi. Myślę sobie, że tak, że filozofia, przynajmniej w pewnych granicach prowokacja w filozofii jest dopuszczalną rzeczą. Tak? Powiem szczerze, dla mnie większym prowokatorem, osobiście dla mnie, tak, jest Heidegger czy Kartezjusz. Tak? Bo kiedy sobie pomyślę, że facet kroił żywcem zwierzęta, żeby udowodnić, że są maszynami, to myślę sobie, musiał mieć nie po kolei w głowie. Bardzo, bardzo się przejął tym. Czy jeszcze mogę dorzucić do odpowiedzi? Zastanawiam się, jak jest z prowokacją. Mam takie wrażenie, że teraz będę upraszczał, ponieważ największe uproszczenie to jest tak, filozofia kontynentalna, analityczna. Ja jestem malutkim podzbiorem w podzbiorze tej analitycznej i wielu innych analityków bym z daleka omijał. I oni mnie również. Ale upraszczając, że tak mamy, powiedzmy, że w tym zbiorze prowokacja, w tym zbiorze kontynentalnym jest częstszym zjawiskiem. To ja powiem tak, mam takie wrażenie, że prowokować wolno tylko niektórym, innym nie. Na przykład Alanowi Sokalowi nie wolno prowokować. Alan Sokal wyjaśnia tym, którzy nie wiedzą, kto to był i co zrobił. Napisał artykuł do czasopisma, które lubi prowokować. Artykuł wygenerowany mechanicznie przez program komputerowy, który został przyjęty jako piękny, wspaniały, mówiący nareszcie coś głębokiego. A miesiąc później powiedział, żartowałem, tak zrobiłem ten artykuł. Ci ludzie z tego czasopisma i wielu zwolenników takiego uprawienia filozofii szczerze nie nagrodzą Sokala, uważają go za głupka, jeśli mogę takie słowo użyć tutaj, w tym miejscu oficjalnym, i człowieka, który nie ma honoru. Więc jak prowokujemy, pamiętajmy, że prowokacja może wrócić do nas, tak jak w przysłowiu, kto sieje wiatr, zbiera burzę. Ja protestuję teraz, w tej chwili, przeciwko prowokacji, dlatego że ona wprowadza do dyskursu filozoficznego zdania, których nie wiadomo, czy są na serio, czy nie są na serio, a potem młodzież filozoficzna czyta człowieka, który stoi tutaj, to zademonstrował. Proszę Państwa, prawda nie istnieje. Mówi to nabożnie i ma 70 lat, długą brodę. Nie, to nie sugeruję naszego kolegi a potem, ale nie mówi tego pod koniec wykładu, żartowałem. Nie mówi tego, podchodzi. Studenci wychodzą, mówią, prawdy nie ma. W świecie dzieją się różne rzeczy, prawdy nie ma. Jest dyskusja o aborcji, o coś, prawdy nie ma. A potem jakiś historyk mówi, gość prowokował. Tylko już 200 lat później, już jest za późno, bo jest bałagan w kulturze. Dlatego protestuję. Raz, że miła ta opowieść, wiesz, dam ci jeszcze jedną broń, od razu zaraz, miła ta opowieść o Sokalu, tak? Wiesz, u Adorna znajduje się takie zdanie, że filozofia analityczna to taka filozofia, która chciałaby doprowadzić filozofię do takiego stanu, żeby ją mogły uprawiać roboty. Okazało się, że właśnie przeciwny, że ten ideał został zrealizowany w przeciwnym obozie. Także. Natalia Marcinowska, ja nie jestem pracownicą. Nie zanosi się. Ale mam takie w sumie dwa problemy. Jeden problem to jest taki, że jakby z tego, co tutaj usłyszałam, wynika, że celem uprawiania filozofii jest dążenie do prawdy. Ale ta prawda
które powinna mieć przynajmniej charakter obiektywny. Tam nie chodzi o prawdę subiektywną, taką tylko dla nas, tylko w konsekwencji o to, żeby ta prawda była powszechnie uznawana. Natomiast tutaj w sumie obydwie panowie sugerują, że punktem wyjścia do uprawiania w ogóle filozofii jest intuicja, to co mi się wydaje. Ja mam taki problem właśnie ze zrozumieniem, jak można od intuicji, która jest czysto subiektywną, takim czysto subiektywnym odczuciem, jak mi się wydaje, że jest, do dojścia do czegoś, co ma się wydawać każdemu i ma być, ma powstać tutaj zgodność. Ja w sumie od pierwszego roku studiowania filozofii miałam ten problem, skończyłam filozofię i tego problemu nie potrafię dalej rozwiązać. A druga sprawa jest taka, że panowie się zatrzymali na pojęciu prawdy, że właśnie istotą filozofowania jest dojście do prawdy. Bardzo nas interesuje. Dochodzenie. W ogóle nas interesuje ta prawda. Ale mi się wydaje, że filozofia jest mimo wszystko czymś więcej. Ja oprócz tego, że chcę poznać prawdę, to ta prawda ma dla mnie sens praktyczny. I w gruncie rzeczy, w moim zdaniu przynajmniej, filozofia ma zmieniać ludzkie zachowanie, ma zmieniać rzeczywistość, bo te poglądy, które formułujemy jako filozofowie, one istnieją w próżni i no nie chodzi o to tylko, żeby się pospierać, iść do domu albo na piwo, tylko chodzi o to, żeby dojście do prawdy skutkowało konkretnym zachowaniem, konkretnymi decyzjami, często moralnymi, wiadomo. I w tym w sumie głównie bym upatrywała celu filozofii. A co wolno filozofom, to w sumie bardziej... ja myślałam, że to będziemy rozmawiać o tym w sensie moralnym, co wolno filozofom, a czego nie wolno. A tutaj spotkało mnie zaskoczenie, w sumie miłe, także znaczy, wiesz, Natalia, to jest chyba 19 teza tego roku. Tak, też się z nią zgadzam, że filozofia nie ma, powinna zmieniać świat. Tak. Tak. Nie jestem tutaj, ale znaczy w takim sensie praktycznym po prostu. My nie uprawiamy filozofii, żeby ją tylko uprawić. Ona ma, znaczy tak, no, często było tak, że właśnie konkretne idee zmieniały rzeczywistość nie do końca tak, jakbyśmy to chcieli, tak? Ale no, w gruncie rzeczy chodzi o jakby dobro wspólne, o to, żeby społeczeństwo coraz lepiej funkcjonowało. No i może mi trochę ta socjologia teraz wybaczyła, ale no, tak mi się wydaje, że w gruncie rzeczy liczy się moralność człowiek w tym wszystkim. Czy możemy się odpytać? Są to dwa ważne pytania. Pytanie o prawdę obiektywną, jak to jest tą intuicją, która jest przecież subiektywna, jest moją intuicją. Na jakiej podstawie ja w ogóle mam nadzieję, że będę, bazując na intuicjach i na tych metodach, które też w jakimś sensie są uprawomocnione w świetle jakiejś intuicji metodologicznych, dojdę do pewnej prawdy. Zauważ, Natalio, jak zadawałaś pytanie, to założyłaś, że ono jest sensowne. Na jakiej podstawie? Kierowałaś się tą samą władzą rozumu swojego i założyłaś, że my zrozumiemy ciebie, że to pytanie jest sensowne. Ale odwołuj się do reguł logicznych, tak? Nie. To tak, nie jest do reguł, reguł logicznych, do jakichkolwiek reguł, które są uznane w świetle intuicyjnego uchwycenia ich jako ważne, jako takie, które obowiązują dyskurs. I teraz skąd, a dlaczego zakładałaś, że my cię w ogóle zrozumiemy, że jest problem? Założyłaś, to jest oczywiste, że my ciebie zrozumiemy. Gdybyśmy cię nie zrozumieli, to wtedy byśmy się zastanawiali, co jest nie tak. Czy my już za długo gadamy i totalnie mamy niedocenione mózgi, czy może my różnymi językami mówimy, czy może ty jesteś jakaś inna, a może my jesteśmy jacyś inni. Wtedy byśmy się zastanawiali, ale dopiero gdy napotkamy na problem. Natomiast w punkcie wyjścia pojawia się intuicja, zaufanie ograniczone, ale jednak zaufanie jest naturalną rzeczą. Drugi argument na rzecz intuicji byłby taki. Nie mamy nic innego. Oczywiście ktoś może powiedzieć tak. Życie nasze jest jak bycie w łodzi na oceanie, a jedyne narzędzie do wiosłowania to łyżeczka, to herbaty. Czyli ta intuicja nie jest zbyt pokaźna, czy to w ogóle wiosłuje, no to wyrzuć tę łyżeczkę. A ja będę próbował nią wiosłować, nie mam nic innego. To jest jedyna szansa, żeby zbliżać się do tego celu, który założyliśmy, że jest wiedza. Nawet jeżeli to będzie powoli, frustrująco, fale nas zepną z powrotem do tyłu. No, jak tak powiedzieć, to heroiczne zadanie jest. Przyznaję, zgadzam się. Druga rzecz, sens praktyczny filozofii. Ja się zgadzam, że filozofia ma niesłychanie ważne konsekwencje praktyczne.
ale jeśli to byłby główny motywator, czyli jak ja pytam się o sens życia, albo na przykład pytam się o miłość, nie dlatego, że mnie sprawa interesuje, zadziwia, tylko tak sobie myślę, a chciałbym mieć successful marriage, czyli takie małżeństwo, które będzie pełne sukcesów, więc pójdę do filozofów, oni powiedzą, jak, co to jest miłość, jak będę wiedział, to sobie upoluję najpiękniejszą, najwspanialszą, najinteligentniejszą, najwierniejszą kobietę i będę szczęśliwy, jeżeli to jest jedyna motywacja. Jeżeli ktoś taki, przychodzi do mnie taki student i mówi, niech pan powie, co mam przeczytać? A mówię, a czemu, co tak pana to? Wie pan, bo no, nie chciałbym przegrać tego swojego życia, nie chciałbym jakiejś tam byle jakiejś żony sobie znaleźć. Chcę mieć super żonę i chcę mieć super z nią życie. Tylko to pana interesuje? Tak, tylko to. No niech pan pójdzie na psychologię. To nie jest tak. Filozof, jeżeli nie ma szczerego zainteresowania, to jest, ja oczywiście nie mówię, że ktoś nie może chcieć wykorzystać tego, czego się nauczył filozofii. Albo nie może gdzieś po drodze również tego pragnienia realizować. Ale jeżeli to jest pierwotna motywacja, to ona nie jest filozoficzna. I mówię, że filozofia jest teoretyczna, to w sensie pierwotnej motywacji. Oczywiście, że są też takie zagadnienia, jak co mam czynić, czy w ogóle być dobrym, czy jakim mam być człowiekiem, to ja nie mogę powiedzieć filozofii, obi nie wypada pragnąć być dobrym człowiekiem. To oczywiście tego nie chcę powiedzieć. Ale kiedy filozof zastanawia się, to tak go rzecz wciąga, że zapomina o obiedzie, że zapomina, nie wiem, o czym tam jeszcze. Mów za siebie. Roberta też wciąga, teraz się tutaj zgrywa. Ale o obiedzie nie zapomina. Co widać? Czasami przynajmniej zapomina o obiedzie. Więc broniłbym nadal teoretycznej motywacji jako podstawowej, a nie wykluczałbym, że może być inna motywacja, jakaś podmiotowa motywacja praktyczna, a konsekwencje oczywiście są szalenie ważne. Kto ignoruje filozofię, ten zginie marnie. I mam na myśli nie tylko jednostki, ale całe społeczeństwa. Jeżeli w tym kraju filozofia upadnie, to demokracja też wkrótce upadnie. Nie wiem, czym się to skończy. Może będziecie słuchali w piątek wezwania Muezzina na modlitwę, a może będziecie czegokolwiek innego słuchali, ale nie będzie racjonalnej dyskusji. Będzie manipulacja i przemoc. Teraz powinniśmy wysłać do ministerstwa takie nagranie. Proszę Państwa, jeszcze pytania są, może? Ja mam dwa konkretne pytania. Jedno do pana doktora Szuchta, a jedno do pana doktora Rogozińskiego. Do pana doktora Szuchty mam pytanie właśnie też o prawdę. Powiedział pan, że dzieło sztuki nie mówi prawdy, ale mówi to, co jest ważne. I teraz ja chciałam zapytać, co to znaczy, że mówi to, co jest ważne. Jednocześnie zgodził się pan doktor z panem Rogozieckim, że prawda może służyć lepszemu rozumieniu własnego położenia w świecie. I czy, no właśnie, czy dzieło sztuki tego nie robi. I teraz ja bym prosiła właśnie o odniesienie się nie o, no na przykład do jakiegoś klasycznego artysty, no nie wiem, Goi powiedzmy, a nie portretu Hitlera. I teraz mam pytanie do pana doktora Rogozieckiego. Pan doktor powiedział, że filozof nie może kłamać. I teraz ja mam pytanie, dlaczego nie może kłamać? Bo jeżeli... Znaczy, chodzi mi oczywiście... Przepraszam, mam nadzieję, że zrozumiałem. Ale jeszcze uzasadnienie jakieś. Ktoś nie może kłamać. Chodzi mi o to, że skoro prawda ma służyć lepszemu rozumieniu naszego bycia w świecie, to jeżeli powiedzmy dany filozof kłamie, tworząc pewną filozofię, ale sprawia, że wiele ludzi wydaje się, że wielu ludziom wydaje się, że lepiej rozumieją swoje bycie w świecie, to dlaczego filozof nie może kłamać? Filozof nie, oczywiście, chodzi mi o zakaz kłamania czy rezygnacji z prawdy w obrębie samej filozofii. Filozofia, nawet skrajny sceptyk, który nie wierzy w prawdę, tak? Przyjmijmy, że tacy istnieją, że w ogóle nie wierzy w prawdę. Jakoś prawda pozostaje dla niego ważna. Tak, to jest pierwsza rzecz, gdzie nie sposób po prostu zrezygnować z pojęcia, całkowicie z pojęcia prawdy. Tak, to jest to pierwsza sprawa. Dlaczego filozof nie może kłamać? Bo wtedy, jakby to powiedzieć, to nie znaczy, że filozofowie się nie mylą, tak? Bywają omylni. To, co więcej, jestem skłonny twierdzić nawet, że nawet z definicji bywają omylni, tak? Ale
Ale umylność nie może być celem. Tak, w tym sensie. Nie wiem, czy jest, czy zakładam. Musiałbym to rozważyć na osobności sam, potrzebowałbym nawet więcej czasu. Zakładam, że nie jest sposób przedstawić tego istotnego położenia egzystencjalnego. Jeżeli jedyną rzeczą, jaką dysponuje, są same ugarstwa. I to jeszcze celowo ukute. Jeżeli kłamstwo jest narzędziem, a nie celem samym w sobie, to raczej mamy do czynienia z prowokacją, prawda? Natomiast możemy się zastanowić, bo ja tutaj na pytanie pani profesor dotyczące prowokacji, oczywiście nie przypomniałem sobie o prowokacjach artystycznych, a w ogóle tego nie poruszyłem. Być może właśnie na tym polega komfort uprawiania filozofii, że nie musimy zawsze obcować z żywymi przedstawieniami, tak? Czy przedstawieniami do złudzenia przypominające istoty żywe. Tak? Ciągle myślę o takim straszliwym teledysku, w którym który jest filmem dokumentalnym z tego, jak mnisi buddyjscy składają w ofierze chłopca. Tak? Gdzie w kręgu dookoła stoją mnisi i polewają tego młodego zakonnika benzyną i podpalają to. Nie jest to przedstawienie czysto artystyczne, fikcyjne w tym sensie, tak? To jest po prostu całkowicie realne przedstawienie. Myślę sobie, że są granice sztuki, tak? Dlatego, jeśli Tomek pyta o prawo, tak często sobie, bo przy okazji sztuki, wiadomo, że ono mnie dotyczy jako estetyka szczególnie mocno, tak? Gdzie są te granice, tak? No to ja odpowiadam wprost. Jeśli ktoś zaczyna na scenie łamać prawo, to jest bandytą. Tak? Są rzeczy, co do których nie ma naszego przyzwolenia, bez względu na to, czy dotyczy to, ja wiem, praw zwierząt, czy dotyczy, przypominam sobie cały czas tę straszną instalację, gdzie zagłodzono psa, tak? Czy wartości religijnych, po prostu prawa łamać nie wolno, bo ono wyznacza, jakby to powiedzieć, naszą wspólnotę, co nie znaczy, że prawo podlega krytyce, tak? Ale chcielibyśmy, żeby była to krytyka demokratyczna. Dziękuję. Myślę sobie, może trochę się pogubiłem w tym, ale... Jeżeli ja mogę odpowiedzieć na pytanie, czy profesor zapomni sobie pytanie? To jest do pana pytanie, bo panie doktorze, w ogóle, proszę państwa, z ciekawością uczestniczę tutaj, bo chciałem tak się przyjrzeć, czy już jestem zużyty, czy jeszcze nie zużyty. Ale mogę być naprawdę zużytym filozofem, jeżeli pan, panie doktorze, nie wyjaśni mi do końca, co tu znaczy ta prawda i dążyć do prawdy nierzetelnie. Tak? Bo wtedy rzeczywiście ja już będę zużyty, gdyby się nadało tylko do wyjścia. I panowie, ale w tą waszą intuicyjność to ja nie wierzę. Przykro mi bardzo, ale ja nie wierzę, że wy jesteście intuicjonistami. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, nie wiem teraz w jakiej kolejności, czy na to pytanie, czy na tutaj pytanie pani Małgosi. Może jak tu jest sobie ciąg myślowy, to ja do niego się dołączę, a potem przesiądę do następnego wagonu. Wydaje mi się, że nieprecyzyjnie się wyrażać, nie dlatego, że nie stać mnie na bardzo większą precyzję, tylko dlatego, że nie dbam o to, to jest przykład nierzetelnego filozofowania. Ja mogę coś powiedzieć w jednym znaczeniu, potem powiedzieć coś w drugim znaczeniu, a jak ktoś mi zwróci uwagę, że zmieniam znaczenie, to powiem, proszę pana, no niech pan o takie szczegóły to się nie czepi. Albo tak jak pewien filozof z UMCS, nazwiska nie powiem, żeby nie było, że się czepiam konkretnej osoby, mówi, Kaziu, ty mnie za słówka nie chwytaj. Za słówka nie chwytaj. Jeżeli ja powiadam coś, nie powiedzmy, no, zmieniam znaczenie, jestem niejednoznaczny, to nie jest chwytanie za słówka. To jest bardzo ważna sprawa. Oczywiście to może być przez pomyłkę. Czy za tym się nie kryje, że jest jakieś konsorcjum, które bada
filozofuje pan, panie doktorze, nierzetelnie. Zatem trzeba go co? Do jakiejś klatki. Myślę, że non sequitur, czyli z tego, co powiedziałem, nie wynika, że ja postuluję zakładanie takich konsorcjów czy gremiów, które pilnują, kto jest rzetelny, kto nie. Każdy ma prawo, jak jest debata filozoficzna, powiedzieć tak. Pan na pierwszej stronie pisze, że miłość to tylko seks, a na drugiej stronie pisze, bardzo ją kochał, dlatego poczekał 3 miesiące. To ja wtedy mam prawo powiedzieć, że to jest niekonsekwencja, że tu jest w innym znaczeniu, a tu w innym znaczeniu. I to ja nie mówię jako gremium, ja po prostu krytykuję. Pan się może ze mną zgodzić, nie zgodzić, inni się mogą zgodzić, nie zgodzić i jest debata. Nie wyznaczamy gremium, nie wyznaczamy, a nadal mówimy, że zasada rzetelności obowiązuje. Natomiast a propos łamania prawa, to ja powiedziałem tak, Robert powiedział w tej chwili, że mój doktorat to jest nic warty, bo ja napisałem doktorat o obywatelskim nieposłuszeństwie, w którym z definicji powiedziałem, że to jest łamanie prawa i co więcej, może być usprawiedliwione. Ale nie będę teraz z tą tezą dyskutował, bo to jest nowy temat. Przypadek nieposłuszeństwa obywatelskiego jest na odrębną debatę, okej? Okay? No, dlatego tylko to zaznaczam. Znaczy, nie chciałeś powiedzieć, że każde łamanie prawa jest niedopuszczalne. Ja śpię tylko niektóre, a tu zaczęła się debata, które, a które nie. No, zachęcam oczywiście, można kupić moją książkę. Artur, pozwolisz jeszcze, bo ja dalej chciałem odpowiedzieć. Momencik, tak? Tak, teraz już bym to powiedział panią Łukasi, więc spokojnie. Wiesz, Natalia, kiedy pytasz o intuicję, tak? Klasyczni intuicjoniści, tacy jak na przykład Husserl, tak? Wiesz, jakie jest kryterium twierdzenia tej oczywistości, intuicyjnej oczywistości? Po prostu, jeżeli byś zakwestionowała, może nie jedno twierdzenie, ale szereg twierdzeń, takich oczywistych twierdzeń intuicyjnych, to sobie spróbuj zakwestionować 2 razy 2 jest 4. Tak? Możemy to wyprowadzać z jakiegoś systemu aksjomatycznego. Ale to na niewiele się zda, ponieważ i tak zostanie pytanie o oczywistość aksjomatów. Tak? Wiesz jedno, że jeżeli zakwestionujesz taką intuicyjną tezę, to ci się świat zawali. Tak? Dlatego też w pewnym sensie, wiesz, nie dalej niż wczoraj rozważałem i dzisiaj z Markiem też o tym przez chwilkę opowiadaliśmy, kwestię zła radykalnego. Tak? Kiedy właściwie trudno jest powiedzieć, co jest dobre, co złe, ale to, co jest złe, radykalnie wiemy. Tak? Jest ono jest dane nam w sposób intuicyjny. Tak? I wiemy, że to jest czymś tak złym, że nie można... Tak. Proszę Państwa, no, jeżeli ktoś obserwował nasze dyskusje na Facebooku, są tacy studenci, którzy obserwują. Widzicie, Robert jest kryptoantyprawdziwościowcem. On jest klasycznym filozofem, przyznaje klasyczną definicję prawdy, przynajmniej w niektórych kwestiach, co mnie bardzo cieszy. Czy chciałeś coś jeszcze powiedzieć na to? Znaczy, wiesz, jestem skłonny się zgodzić na to, że jestem kryptosceptykiem, tak. Dyskusja by się w ogóle ciągnie. Do pani Małgosi. Ja rzeczywiście mogłem był coś powiedzieć typu dzieło sztuki nie mówi prawdy, ale wydaje mi się, że ja to mówiłem w cudzysłowie. To znaczy ja interpretowałem to, co Robert powiedział, co z tego mogło wyniknąć. Natomiast ja się zgadzam, że dzieło sztuki może mówić prawdę, ale nie zawsze. Przykład. Szalona Małgorzata, chyba Broigla, jest taki obraz, który pokazuje wiele scen z życia, można powiedzieć, przypadków głupoty. I jak ja te sceny obserwuję, to one, w ogóle obserwowanie tych scen jest okazją dla mnie, żeby uświadomić sobie parę prawd na temat życia ludzkiego. Więc dzieło sztuki może mówić prawdy, bardzo ważne prawdy, czasem mniej ważne prawdy, czasem może kłamać. To może być dzieło sztuki, to mogę oglądać film, w którym jest para, która prowadzi bardzo ryzykowne życie, jeśli chodzi o grę na emocjach, a na końcu są bardzo szczęśliwi, dzięki temu, że byli tacy ryzykanci w swoim manipulowaniu sobą i nie wiem, musiałbym powiedzieć, co oni takiego robią. No. Nie chcę tutaj, mam same obsceniczne pomysły, jak to zobrazować, więc nie powiem, każdy sobie tam coś wyobrazi. Ktoś, kto ogląda taki film, mógłby pomyśleć, to jest życie. I próbować tego w prawdziwym życiu, potem mówić, kłamali. Albo przynajmniej mylili się, tylko nie wiedzieli, że to nieprawda. Więc dzieło sztuki może mówić prawdę, może kłamać. A w innym znaczeniu Robert użył słowa prawda wtedy. Powiedział, że mówi prawdę, bo otwiera mi jakieś, nie wiem, inspiruje mnie. No. Strywializowało się.
no ja mógłbym rozwijać wątek i kieruję albo to, albo tamto i może wtedy cię zadowolę, nie będzie to trywialnie. Uważam, że to jest nadużycie słowa prawda w tym. To jest jakaś przenośnia, trzeba by szukać innego. Inspiruje i plus te inne słowa, żeby nie było trywialnie. Zastanawiam się, czy filozofia musi unikać bycia trywialną. Myślę, że nie. Jeśli mówi prawdę, to trudno. Ceną może być trywialność. A jest odwrotna sytuacja, którą po włosku można wyrazić si non è vero, è ben trovato. Czyli nawet jeśli to nieprawda, ale jak pięknie powiedziane, jak ktoś lubi słuchać takich bajek, to nie jest to filozoficzne nastawienie, tylko no, na przykład powiedz nam o duchach, my się lubimy bać. Opowiedz nam coś fajnego. Nieważne, czy to prawda. Jeżeli filozof ma taką motywację, to popełnia grzech, o którym mówiłem na samym końcu, jest bez troski wobec prawdy. Proszę Państwa, myślę, że już ostatnie pytania będziemy tak zadawali. Nie wiem, czy słychać. Marek Kępiński, UPIE. Mam dla Państwa, do obydwu Panów dwa pytania, ale najpierw chcę powiedzieć pewną rzecz, to nie jest prowokacja. Mianowicie Państwo, wbrew temu, co ja oczekiwałem, są bardzo grzeczni na siebie. Tymczasem wydaje się, że nie tylko, że to jest trochę, może no dzisiaj tak się wydarzyło, bo Państwa studenci znają Państwa lepiej, ale nie tylko tutaj studenci są, bo są też ludzie, którzy nie są naszymi studentami i ja chcę podkreślić, że mi tu czegoś zabrakło, to znaczy wydaje mi się, że filozofia jest czymś takim, czego tutaj przynajmniej w mojej opinii nie było widać, że ona jest w oczach nie filozofa czymś tak dziwnym, że mógłby powiedzieć, że tego robić nie wolno. I tutaj tej dziwności i takiej radykalności w filozofii jeszcze jakby nie pokazano. A to jest tylko takie wrażenie. Natomiast dwa pytania mam takie. No, pierwsze jest, chciałem zapytać Państwa, czy Państwa zdaniem są i jakie to są trzy ważne zagadnienia, które stoją przed filozofem, zagadnienia, zadania, które stoją przed filozofem w XXI wieku. A to było za słabe pytanie. Także ja zadam inne. Jedno. Niech każdy z Państwa poda jedno takie zagadnienie, które jest najważniejsze, a które dzisiaj jest aktualne. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie. Przecież my zdajemy sobie sprawę z tego, że filozofowie bardzo często się ze sobą nie zgadzają. I bardzo często jest tak, że ta niezgoda nie płynie po prostu z ignorancji, tylko jest pewnego rodzaju, no jest niezgodą dwóch, można powiedzieć, równie kompetentnych ludzi wobec tej samej rzeczywistości. I teraz, jak coś takiego się zdarza, a my mamy nastawienie, a zazwyczaj filozofowie mają takie nastawienie, czy adepci filozofii, mamy takie nastawienie właśnie, że chodzi o prawdę, albo że chodzi o wiedzę, ja wolę mówić, że chodzi o wiedzę, a wiedza jest czymś uniwersalnym, wiedza jest dla wszystkich taka sama, to ten fakt niezgody między filozofami kompetentnymi, on jakby całkowicie rozkłada ten projekt filozoficzny. I w tym momencie pytanie do Państwa jest takie, jak filozof albo adept filozofii ma sobie poradzić z takim faktem, że filozofowie się ze sobą nie zgadzają? Dziękuję bardzo. Nie, dam to wiele. Żeby było krótko, Marku, zgodzę się z Tobą, że mogliśmy również mówić na temat dziwaczności filozofii, ale wydaje mi się, że z faktu, że coś jest dziwaczne, nie wynika, że tego robić nie wolno, nawet gdy jest dziwaczne, więc może nawet gdyby była dziwaczna filozofia sama w sobie, to moglibyśmy nadal to uprawiać. Pantomima może być dziwaczna, wiele rzeczy może być dziwacznych, ale nikt się nie zastanawia, czy to zabronić tego, czy nie zabronić, czy przynajmniej w sensie takim normatywnym. Niezrozumiała dla mnie filozofii. Sztuka jest też niezrozumiała, ta współczesna, ale dobrze, tutaj to jest dyskusja, którą moglibyśmy prowadzić. Wydaje mi się, że te dwa pytania są o tyle ważne, że tak ważne, że można darować sobie na razie ten wstęp, który powiedziałeś i powiedzmy podyskutować przy tej okazji, bo rozumiem, że już niektórzy na ostatnich czarnych komórkach ciągną w tej chwili.
jakie zadanie na XXI wiek? To pytanie ja, na, tak jak ty dzisiaj zadałeś mnie, ja zadałem profesorowi Stępniowi na jednym z tygodni filozoficznych i on powiedział tak, filozofia nie ma zadań. Zadania są w firmie do wykonania, politycy mają jakieś zadania. Filozofia może spełniać funkcje, znaczy może, mogą być jakieś skutki uprawiania filozofii, ale jak będziemy się sugerować zadaniami dla filozofa, to możemy jakiś bardzo ważny problem pominąć, bo się on nie wydaje ważny dziś. Więc filozofia ma uniwersalne problemy. Czasami oczywiście pojawiają się takie odpryski tych uniwersalnych problemów w szatach, które pasują do danych okoliczności, do danego miejsca i czasu. Gdybyś o to mnie pytał, no to ja bym tak się zastanawiał, bym powiedział, no może problem, nie wiem, ekologii, może problem istnienia innych istot inteligentnych gdzieś na innych planetach, czy to również są osoby, czy nie. Ale ktoś powiedział, o tym już było w XIX wieku, a niektórzy to może nawet myśleli o tym wcześniej, więc nie umiałbym ci odpowiedzieć na pierwsze pytanie, tak żebym wiedział, że o, to jest to. Uważam, że uniwersalne problemy filozoficzne zawsze są ważne i zawsze są najważniejsze, tylko oczywiście, no, vita brevis, ars longa, nie wszystkim mogę ty, ja, każdy indywidualny filozof się zająć i każdy ma tam jakieś swoje preferencje. I nimi się też kieruje, selekcjonując tych problemów. Drugie, żeby krótko było. Niezgoda, to się nazywa po angielsku epistemic peers disagreement, czyli niezgoda dwóch osób, które można powiedzieć są jak szachiści, którzy znają się na wylot, znają te same ruchy i się patują, jest impas. Jeden mówi prawda, drugi nieprawda i teraz rozumiem z punktu widzenia jednego z nich, tak? Jeżeli ja jestem, czy ktoś trzeci, kto się przygląda tym filozofom? Kto ma się zastanawiać teraz nad problemem? No ten ktoś jest z kimś takim spotyka, to może być jedna z tych osób, ale nie musi. To znaczy, więc jest problem. Odpowiem, pochwalę się, napisałem artykuł na ten temat. Wyślę go za 2-3 tygodnie gdzieś i teraz powiem, co ja w tym artykule twierdzę. Uważam, że przede wszystkim musimy polegać na swoich własnych wglądach. Oczywiście ja mogę uznać, że ci dwaj to są wielcy mistrzowie, a ja to jestem szaraczek, więc powinienem raczej któregoś z nich posłuchać. Ale żeby rozstrzygnąć, którego z nich posłuchać, to muszę uznać, który z mojej perspektywy wydaje się bardziej przekonujący. I zawsze ostatecznie to muszę ja w pierwszej osobie wziąć na siebie odpowiedzialność wysiłku intelektualnego, zrozumienia, który argument, który wgląd wydaje się ważyć więcej. Ja mogę się sparaliżować, to znaczy mogę powiedzieć nie wiem. No i wtedy będę miał odpowiedź. Nie wiem. To będzie szczera odpowiedź. No tyle mogę powiedzieć. Pierwszoosobowa perspektywa, te moje własne wglądy, to jest mój bezpośredni przewodnik. Ja oczywiście muszę wychodzić na zewnątrz. Dobrze, skracam, już nic nie mówię. Chyba powiedziałem, co trzeba. A ja, Marku, nie wiem. To znaczy, wiesz, no, sytuacja jest taka, że kiedy zadajesz mi pytanie o to, żebym sformułował trzy najważniejsze problemy filozofii XX wieku, czy jeden, to jeszcze gorzej, bo wiesz, nie wiem, co mam wybrać. Tak? To jest tak trochę, wiesz, stawiasz mnie wobec takiego wyboru, kochasz bardziej mamusia, czy mamusia, czy tatusia. Otóż kocham oboje rodziców taką samą miłością, tak. I nie potrafię wskazać takiego problemu. Wiesz, mnie na przykład interesują wszystkie rzeczy złożone z... związane z, jak wiem, kulturą masową, z konsumpcją, ale nie tylko. Myślę sobie, że bardzo równie ważnym problemem są logiczne problemy pojęcia. Czym jest pojęcie? Tak, jak i z, ale wiesz, jest cała masa. Może moglibyśmy sobie zadać pytanie raczej innego rodzaju, czy faktycznie filozofia nie znajduje się obecnie w takim samym kryzysie, w jaki Husserl zdiagnozował dla nauk przyrodniczych czy pozytywnych, tak? Że, czy wiesz, kiedy się coraz bardziej specjalizujemy, zajmujemy jakimiś wąskimi dziedzinami, czy aby nie dzieje się tak, że tracimy całkowicie perspektywę racjonalności tego, co robimy, tak? Że tego się nie daje w żaden sposób scalić, ponieważ już jest, ale te takie intuicje manichejskie trochę, no... Nie jestem tego pewien, ale mam tego rodzaju obawy, że faktycznie filozof specjalista to jest jakiś błąd. Tak coś... Korci mnie tutaj pytanie zadać. Zatem w XXI wieku filozofia jest dalej niż Arystoteles. To jest pytanie czy twierdzenie? Bo nie usłyszałem. Pytanie. Wiesz to?
jest dalej w tym sensie, że nie wszystko to, co się wydarzyło po Arystotelesie, a on tego nie wiedział. Być może teraz wie, ale musielibyśmy się zastanawiać, czy istnieje, jak można je wiedzieć. Gdyby założyć, że nie istnieje, to my wiemy więcej, chyba że my nie zrozumieliśmy Arystotelesa, więc on lepiej wiedział, co miał na myśli, niż my myślimy, że on miał na myśli. Wtedy będziemy ważyć, ale wydaje mi się, że tak dużo powiedziano nowych rzeczy w Arystotelesie, że jednak szala przechyla się na stronę współczesną. Tutaj mam jeszcze pytanie. Ja mam takie pytanie, nazywam się Paweł Malnowski. Ja jestem studentem filozofii, a socjologii. I tutaj dr Szutka powiedział, że jak była ta anegdotka o koniach i ekologii, to powiedział pan doktor, że takie zdanie, że sens życia, tak, jest takim problemem, który filozofia cały czas musi badać. Teraz, no tak pomyślałem nad tym, że skoro medycyna na przestrzeni tych tysięcy lat starożytności coraz się rozwija i zbadaliśmy, jak wygląda dokładnie śmierć, włączając umysł, tak, i mózg do telekomputera, a żeby skanera, tak, i zbadaliśmy dokładnie, jak wygląda proces zapłodnienia i zrozumieliśmy, jak ten proces coraz bardziej się rozwijał, to teraz mam takie pytanie, czy sens życia jest problemem nierozwiązywalnym, czy jako społeczeństwo nieogranicznego postępu kiedyś go rozwiążemy? No i to w sumie. Najpierw powiem tak, czy rzeczywiście wiemy, na czym polega proces śmierci. W zeszłym roku wyszła książka sama Parni, Erasing Death. To jest książka naukowa, oparta na badaniach za duże pieniądze, gdzie okazuje się, że my nie wiemy jeszcze, co to jest śmierć. On przesuwa granice procesu umierania. Dziwne rzeczy się dzieją z ludźmi umierającymi i my nie wiemy, co to jest. Ja mam na myśli tak zwaną śmierć kliniczną. Jesteśmy trochę w takiej sytuacji, nie pamiętam, Maxwell chyba, jak szedł na studia, spytał go jego profesor, co chcesz studiować? On mówi, fizykę. Człowieku, już wszystko odkryto, co ty chcesz jeszcze tam odkryć? Jak się okazało, nie wszystko odkryto. I my jesteśmy cały czas w takiej sytuacji, bo ten proces poznawania, nie tylko filozofii, jest niekończący się i rzeczywistość nas zaskakuje nowymi wymiarami. W związku z tym powiedziałbym, zawsze jest niewiadoma, natomiast pytanie o sens życia, być może są już dobre odpowiedzi. Może one już były 2000 lat temu, te odpowiedzi, co nie znaczy, że mamy spocząć na laurach i nie szukać alternatyw, albo rozwijać te odpowiedzi głębiej. Proszę Państwa, ostatnie pytanie już tutaj będzie zadane, bo zgłosiło się dużo wcześniej. Właśnie się zgłaszałem dużo wcześniej, ale się boję, czy ja przypadkiem nie otworzę teraz takiej studni bez dna. Znaczy, właściwie miałbym dwa pytania. Jedno do obu panów i ono dotyczy relacji filozofii i nauki, bo pan dr Rogoziecki powiedział na początku, że wymienił cztery typy nauki, ale nie podał żadnej definicji nauki. I tego mi brakowało, żeby jakoś przynajmniej spróbować tą naukę zdefiniować. Natomiast również, jeżeli pan dr Szutka mógłby się odnieść do tej kwestii, którą też jakoś sygnalizował, to bym prosił. A drugie pytanie, już stricte adresowane do doktora Szutki, gdzie można dostać tą gazetę? Oj, po pierwsze, tak się nam porobiło, że zasadniczo my jako filozofowie oczywiście musimy zadajemy sobie pytanie, czym jest nauka. Natomiast odkąd przybrała ona postać, powiedzmy tak, z grubsza, zakładam, że nie będziemy się z ekspertą spierali, paradygmatyczną, to nauka wie, co robić i daje sobie świetnie radę. Nawet powiedziałbym szczerze, mam taką intuicję, że jeżeli filozofia jest niewątpliwie z matką nauk, czy królową, to raczej wątpliwa sprawa, ale matką na pewno. To właśnie, czy nie dzieje się właśnie tak, że kiedy potrzeba jest definiowania nauki, to mają właśnie filozof, tak? Fizycy nie mają tej potrzeby, ponieważ jakby to mają doskonałą samoświadomość tego, co robią. Tak? Odkąd to nawet jest przypadłość humanistyki, że stale jest dla samej siebie problemem. Także sparafrazuję Husserla, który mówi wprost, że filozofia stała się dla siebie problemem. Jeśli miałbym właśnie, chyba najlepiej byłoby, najlepsza definicja nauki, jaką sobie mogę wyobrazić, byłaby definicją przez wskazanie. Te wszystkie teorie, które znajdujemy w podręcznikach fizyki, to jest fizyki, matematyki, psychoanaliza nie. Psychoanaliza zaliczyłem przecież do nauk interpretujących, tak? A więc
to wszystko będą nauki. Raczej w ten sposób lepszą definicją byłaby definicja przez wskazanie, aniżeli definicja poszukiwanie jakiejś silenie się na wydobycie istoty naukowości w ogóle, tak? Krótko. Nauka. W języku angielskim mamy sciences, humanities, w języku polskim mamy nauki humanistyczne i nauki empiryczne. Jeżeli pytanie dotyczyło nauk empirycznych, oczywiście powiedziałbym bardzo ogólnikowo. To są te, które stosują takie metody jak obserwacja, potem analiza matematyczna, zasadniczo matematyczna analiza danych obserwowanych, plus jakaś jednak konceptualna analiza. Jaka relacja między filozofią a nauką powinna być? Uważam, że nauka powinna z szacunkiem nasłuchiwać to, co mówi nauka, ale kiedy mówię z szacunkiem, to nie znaczy ze ślepym uwielbieniem i wiarą, ponieważ często się zdarza, że naukowcy, tutaj kontakt do Roberta, to nieprawda, że są w pełni samoświadomi tego, co robią, często przekraczają granice metody naukowej i na przykład mówią, że to nieprawda, na przykład dusza nie istnieje. Skąd oni to wiedzą? To ja nie wiem. Nie przestają mówić naukę. Ale myślą, że uprawiają. Właśnie to jest punkt, który przemawiałby za tym, że tak nie są do końca samoświadomi granic swojej metody. Znaczy, wiesz, powiem ci tak, oczywiście dlatego się błąkałem z definiowania, tak? Bo też powiedziałbym, że tak, że to empiryczna wiedza, która posługuje się zmatematyzowanym opisem i tak dalej, tak? Obserwacją, eksperymentem. No ale z drugiej strony, no właśnie, nie mam pojęcia, w jakim stopniu mikrobiologia na przykład posługuje się matematycznym aparatem matematycznym. Tak? No chyba się posługuje, jak na poziom chemii schodzi, to się zaczyna posługiwać. Natomiast istnieje coś takiego jak na przykład status epistemiczny, czyli jaką wartość poznawczą ma tak zwana indukcja. Wydaje mi się, że to jest zagadnienie filozoficzne, a jest nieodłącznym elementem metody naukowej. Naukowcy czasem zamieniają się w filozofów nauki, a czasem nie, po prostu siedzą w laboratorium, profesor kazał, coś tam mierzą, ważą, zapisują, są jednym z 15 autorów artykułu i tak dożywają emerytury. I trudno mi powiedzieć, czy ci naukowcy rzeczywiście mają jakąś samoświadomość, jakąś mają, ale czy wystarczającą z punktu widzenia filozofa. Odpowiedź a propos gazetki. Już za tydzień, czyli we wtorek, jeśli jest wtorek, dobrze mówię? Już za tydzień będzie można ją znaleźć na stronie akademikon.pl, tam będzie link i na pewno będzie widoczny, staram się, żeby był widoczny. Jeśli ktoś jest podlinkowany do filozofia na UG, tam również link się pojawi. I spodziewajcie się listów od znajomych, bo mam nadzieję, że pod tą pantoflową to się rozejdzie jak wirus, który zresetuje mózgi tego narodu. I miejmy nadzieję, że za 20 lat nasz naród będzie, nie wiem, światłym narodem na tle całej Europy. Wszyscy będą mówili, jak to się stało. No tak się rozmarzyłem teraz. Państwa podziękujemy też studentom, którzy zorganizowali tę debatę. Muszę podziękować Państwu za przybycie. Do widzenia.